Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Tutaj Bartłomiej Kwapisz. Nawet się powiększę specjalnie, tak dzisiaj wyglądam. A co Państwu mogę powiedzieć? Jest z nami dzisiaj Marta Tycner. Może opowiesz coś o sobie? Na razie wiem, że jesteś z Razem i działasz w pewnej organizacji, o której wspominałaś, ale opowiedz sama. Owszem, działam Razem. Pracuję, organizacja tajemnicza, o której mówisz, jest to organizacja, która się nazywa We Move Europe. To jest taka platforma mobilizacyjna, coś na kształt. Okay. We Move Europe, tak? Tak jest. Żeby tak było jest. Wyraźnie słychać, dobra. We Move Europe. I to jest, no tak, robimy mobilizacje międzynarodowe, głównie online i to można sobie wyobrazić na kształt akcji demokracji mniej więcej, bo to jest ten model działania. I jestem tutaj osobą, która w Polsce to prowadzi. Cóż jeszcze? No, nie wiem, komentuję czasem coś na Facebooku, włączam się w różne rzeczy, chodzę na demonstracje. Prowadzę Fundację Równanie, która się zajmuje edukacją polityczną. Robimy szkoły letnie dla aktywistów. To powiem Ci, że trochę dużo tego robisz. Kiedy Ty znajdujesz czas? Gdzie pracujesz tak na co dzień? Właśnie w tej fundacji, o której wspomniałaś, czy jak? W We Move. We Move to jest miejsce, w którym mam pracę etatową i spędzam w niej 8 godzin. Jest to miejsce, w którym dbają o prawa pracownicze, więc pracuję tam tylko 8 godzin, co mi pozwala robić różne inne rzeczy. Niesamowite miejsce, proszę Państwa, no. Są takie miejsca. Dobra, słuchaj, ja zwróciłem uwagę na jeden z Twoich komentarzy na jakiejś grupie, ewentualnie na Twoim profilu na Facebooku. W każdym razie bardzo mi się podobał pod względem analitycznym i też tego, że Ty zwróciłaś uwagę na psychologię ludzi, którzy głosują na partie polityczne. Konkretnie chodziło o sytuację, w której Hołowni, Szymonowi rośnie poparcie. Dlaczego nie rośnie lewicy, skoro ta lewica robi te protesty? No i pamiętasz ten komentarz? Pamiętasz, co tam pisałaś? No pamiętam, bo pisałam to 7 razy w 7 różnych miejscach, więc nie dziwne, że trafiłeś gdzieś. Nie wiem, czy to jest prawda, no to jest to coś, co taka moja analiza tego i moja jakaś próba interpretacji. Mianowicie taka, że przy bardzo spolaryzowanej scenie politycznej, w której ludzie budują poparcie dla danej partii, jest częścią tożsamości takiej osoby, bardzo mocnej, a ta tożsamość się opiera też na bardzo jasnym i bardzo mocnym konflikcie z drugą stroną, tak? Czyli jakby PiS jest anty-PO i PO jest anty-PiS-em i tak dalej. I również niestety lewica jest częścią po prostu obozu liberalnego, czyli jest anty-PiS-em, a PiS jest antylewicą. No to nawet jeżeli partia rządząca robi coś, co jest powiedzmy nie po myśli takiego wyborcy, czy takiej wyborczyni, to jest trudny mechanizm, psychologicznie mechanizm, żeby nawet jeżeli ci coś nie podoba, przejść od razu do obozu wroga. Więc Hołownia daje rodzaj takiej neutralnej platformy, neutralnej w sensie, neutralnej tożsamościowo, nie neutralnej ideologicznie, no powiemy, że on jest, znaczy on próbuje, prawda, to jeszcze przedstawiać jako taką neutralną, jakby ideologiczną formację, ale tak naprawdę myślę, że tutaj nie program jest ważny, tylko jego pozycja jako no, takiego polityka, czy takiego ugrupowania, które jest, nie brało jeszcze udziału w tych sporach tożsamościowych tak mocno i jest takim neutralnym gruntem, na który można przejść. Jest, i może być, może, nie wiem, bo to tak naprawdę ja się oczywiście tutaj wymądrzam, ale tak naprawdę nie mamy przepływów elektoratów, prawda? Więc nie wiemy skąd to poparcie dla Hołowni, czy ono jest, czy ono płynie głównie z PiS-u, czy głównie z PO, czy głównie z lewicy, czy z niezaangażowanych i tak dalej, można zgadywać. No tak, ale trudno byłoby uznawać, że no wiesz, PiS-owi maleje o 10%, Hołowni rośnie o 10%, no i jak to się mogło stać? Wydaje mi się, że twoja teoria jest słuszna, że właśnie osoby głosujące na prawicę, mające poglądy prawicowe, jedyną alternatywę, jaką w tej chwili mają w postaci ruchu Hołowni,
Słuchaj, zanim przejdziemy dalej do tego tematu, bo to będzie nasz dzisiejszy główny temat, chciałem cię zapytać, bo ty działasz w partii Razem, tak? Działam. Czyli jesteś już trzecią osobą tutaj pod rząd, z którą rozmawiam z partii Razem, trzecią kobietą. Najpierw była wyborczyni Lewicy, potem, jeśli dobrze pamiętam imię, Anna, zaraz sobie sprawdzę, Anna Bąk. No i tak, odnośnie tej twojej tezy, że trudno przejść do partii o zupełnie innych poglądach. Gdyby na przykład powstał rząd lewicowy, byłaby tam ta trójpartia Razem, Wiosna, SLD i ona by rządziła tak, że coś by ci się nie podobało, to ty byś mogła skręcić bliżej ci do Platformy czy bliżej ci do PiSu, bo na lewicy jest taki ruch ludzi, którzy na przykład ze względu na reformy socjalne preferują PiS. Tak nie lubią liberałów, że nawet im konserwatyzm obyczajowy nie przeszkadza. Jak sądzisz? Muszę. Do kogo ci bliżej? Do Platformy czy do PiSu? Ja ci powiem tak, no ja jestem z prawicowego domu i nawet więcej niż prawicowego, z takiego mocno tożsamościowo pisowskiego domu. I jakby to jest mi jakoś bliskie, w sensie nie dlatego, że się z tym zgadzam, ale w przeciwieństwie do bardzo wielu osób, które na lewicę przeszły z jakby popierając wcześniej PO, czy tam podobne jakieś okolice PO, tak? Ja po prostu no trochę to jakoś znam, trochę wiem i trochę wiem, że to jest o wiele bardziej ciepłe kluchy niż się wydaje. Czyś byś darzyła szacunkiem zwykłych ludzi? Nie uznawała, że wyborcy PiSu są głupi i w ogóle ze wsi i w ogóle takie rzeczy? Wiesz co? No co mnie podpuszczasz? No. Podpuszczam. Wiesz co? To jest bardzo różnie, tak? Dlatego, że w ogóle ten podział, to jest trochę podział, który PiS nam narzucił, nie? Że on reprezentuje zwykłych ludzi, a PO nie reprezentuje elity. I on się jakoś tam sprawdza, a w jakiejś części po prostu nie jest prawdą. No. To znaczy są bardzo duże grupy wyborców, które na przykład z nami, którym jest im jakoś blisko, to znaczy takie mieszczańskie poparcie dla PiS-u. Tak? I to jest taka klasa średnia, ale właśnie mieszczańska. To okolice Gowina, tak, jakieś takie miejsca. Jest z kolei PO, jest bardzo mocno w samorządach zakorzenione i w związku z tym bardzo dużo takiego, można powiedzieć elit, tak, ale poza wielkomiejskich jest z PO w tym momencie, tak jak kiedyś to było SLD, tak teraz to jest bardzo mocno PO. No i z punktu widzenia powiedzmy osoby, która również żyje w takim małym mieście, no to jest elita, ale z punktu widzenia Warszawy to nie jest żadna elita, tak? I jakby no to trochę, to nie są podziały, które tak łatwo wyznaczyć, nie? To znaczy tak naprawdę my na lewicy, mam czasami wrażenie, prowadzimy tę wojenkę właśnie tak, jak nam ją Kaczyński określił, nie? Tak jak ją sprzedał. Dobra, to jest w ogóle część takiego większego problemu typu jakiejś ludomanii czy chłopomanii lewicy, która bardzo by chciała z ludźmi najuboższymi, robotnikami na wsi i w ogóle wszystkimi, którzy mają trudniej w życiu być, a jednocześnie ci ludzie w jakiś sposób się z nami też nie utożsamiają. Kiedyś słyszałem na przykład, że lewica to jest partia ludzi, znaczy partia, stronnictwo. No, to są ludzie o wyższym kapitale kulturowym, którzy w jakiś sposób się po prostu będą odróżniać tak czy siak od tych ludzi, o których zabiegają. Natomiast nie idźmy w tą stronę. Chciałem cię zapytać, bo to jest chyba dla mnie najbardziej taka paląca rzecz, bo dzieją się protesty, przynajmniej działy się, teraz trochę osłabły, ale te protesty związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, z tym, co zrobiła pani Przyłębska, te protesty, no
to było coś, co w końcu ruszyło ten monolit, tak? PiS zaczął realnie tracić. To już nie było tak, że powiedzmy tak, fretki, wcześniej były fretki, zwierzątka futerkowe, piątka dla zwierząt, która powiedzmy rozłościła rolników, ale tego jeszcze w sondażach nie było widać. Wcześniej była no, rekonstrukcja rządu, walka z Ziobrą, walka z Gowinem. A te rzeczy się działy, były wybory pocztowe, które nie doszły do skutku, Sasin 70 milionów, skandale w spółkach Skarbu Państwa, przejmowanie państwa, naruszanie praworządności, ataki na sądy i tak dalej, protesty nauczycieli, lekarzy, blablabla. Wszystko to się działo, pamiętamy. I to wszystko nie sprawiało, że PiS spadał w notowaniach. PiS się trzymał około 40%, a teraz tąpnęło do 30%. I wiesz co? Ja mam takie wrażenie, jeśli mam to wytłumaczyć, bo to jest dla mnie ważne, to jest ważne, żeby zrozumieć, co się stało, że w końcu minął ten mit, który pokazywał PiS jako dobrych zarządców. Tak? Oni mogli być różni obyczajowo, mogli nawet naruszać praworządność, ale okazało się przy pandemii, że oni nie są w stanie racjonalnie, sprawnie zarządzać państwem. No i taka sytuacja po pierwsze odtrąca tych już wyborców, którzy jakby zagryzali zęby przez te wszystkie sytuacje, o których wspomniałem, ale głosowali, no bo PiS dobrze rządził. A po drugie nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, ale słuchaj, przepraszam, ja mam dzisiaj w ogóle taki humorek dość dowcipny. Natomiast jeśli byś mogła powiedzieć, czy te protesty, jak one na dłuższą skalę wpłyną na scenę polityczną? Bo wspomnieliśmy o tym, że do Hołowni przychodzą ludzie z PiS-u, być może, prawdopodobnie. Natomiast czy one doprowadzą do wzrostu poparcia dla lewicy w krótkim terminie? Bo na razie tego nie widać, być może o 1-2%, co i tak jest dużo przy stosunkowo niskim poparciu do tej pory. Natomiast jest taka hipoteza, że długofalowo no to będzie taki zaczyn do już takiej kulturowej zmiany w Polsce, jak obserwujemy ateizację młodzieży, odchodzenie od tradycyjnych wartości i tak dalej, że to już będzie na kilka lat do przodu taki kulturowy zaczyn zmiany kulturowej w Polsce. Co ty o tym sądzisz? Jakie masz refleksje? Ojej, no to jest bardzo dużo wątków, nie? Więc tak, może zaczynając od tego spadku poparcia, to jest, wiesz, to znaczy o tym, jak się poczytało tam jakichś socjologów, co mądrzejszych, no to oni mówili już od dosyć dawna, nie? Że ja to czuję bardzo dobrze i czułam to też przy poprzednim rządzie, że po prostu przy długim rządzeniu kumulują się różne fakapy. No. I przez jakiś czas te fakapy postanawiają ignorować, to znaczy jakby mówią sobie, no dobra, ale tamci są gorsi, no dobra, ale w sumie jest okej, okay, no dobra, ale każdemu może się zdarzyć, nie, i tak dalej. No i potem, ale to nie znaczy, że oni o tym nie pamiętają. I potem jak przychodzi coś, co nikt nigdy nie wie, co to jest, tak, to znaczy nie ma takiego mądrego, który by powiedział, dlaczego akurat ośmiorniczki i dlaczego akurat tutaj ten wyrok. Zegarek, tam był jeszcze. Zegarek, uwaga, tak. Dlaczego akurat to powoduje, że ludziom po prostu pęka, nie? I wtedy, jak im pęka, to też widać po tych protestach obecnych, tak, że dobra, aborcja jest ważnym tematem, jest centralna, ale po pierwsze jest też bardzo duży antypisizm, nie? A po trzecie te wszystkie wątki się nagle tam pojawiają na tych transparentach, w tych dyskusjach, nie? Te 70 milionów Sasina, jakieś tam na przykład te ataki na kościoły, no to jest przecież też coś, co wieszczono tutaj w ogóle upadek już prawicy po tych filmach, po tym filmie Sekielskiego, nie? Jakby nic się nie stało, ale ludzie to pamiętają, ludzie to wiedzą, tak? To nie jest tak, że to gdzieś znikło. No i teraz jak im wybuchło, no to część tego gniewu też poszła na kościoły i tak dalej. Teraz to jest tak, że no to nie jest sobie po prostu kryzys związany z aborcją przez to, tylko to jest jakby kumulacja wszystkich poprzednich kryzysów, które, czy wszystkich poprzednich fuck-upów,
Teraz, jeżeli partia rządząca się chce z tego podnieść, to naprawdę to nie jest takie zadanie hup-siup, tak? Bo nawet jak oni zgaszą w jakiś sposób sam właściwy powód tych protestów, co nie jest proste, bo oni się sami zamotali, nie, tym wyrokiem, ale nawet powiedzmy tego przeczekają i tak dalej, no to tak naprawdę oni mają teraz na głowie skumulowane wszystkie poprzednie awantury i muszą coś z tym zrobić. Więc moim zdaniem ten spadek może być trwały. Nie musi być. Oni mogą coś zrobić, mają 3 lata do wyborów. Jeżeli teraz, jakby teraz kluczowe jest, żeby wziąć swoich za mordy, tak? Bo jeżeli im się nie posypie obóz rządzący, jeżeli nie będzie jakiegoś rozłamu, odejścia gdzieś, coś tam, no to właściwie co może ich ruszyć? No nic ich nie może ruszyć, tak? To nie jest tak, że my mamy rewolucję. Jak SLD spadało, jak SLD trwało do końca, mimo że już sondaże dawno były niskie, ludzie co prawda... Oni dorządzili do końca, doczekali, tak? Więc pytanie, czy będziemy mieć taką samą sytuację, no bo tutaj mowa, pogłoski o 30 posłach z PiS-u, którzy mieliby przejść do Hołowni. Twoim zdaniem Kaczyński utrzyma ten cały obóz? Oni będą dalej ze sobą? Ja wiem, nie wiem. No ja nie mam, wiesz, insightu takiego w szeregach prawicy, żeby to wiedzieć. No. To są kalkulacje, poza tym bardzo indywidualne. No. To są jakby... jakieś grupy, jacyś ludzie, którzy tam gdzieś na pewno, znaczy tak, jestem przekonana, że te rozmowy trwają, nie? To znaczy jestem przekonana, że ktoś coś gdzieś kombinuje. Teraz co to dokładnie jest? Czy to jest przejście do Hołowni, czy to jest po prostu jakiś rozłam, czy to jest rozłam wewnątrz PiS-u, czy to na przykład Gowin montuje wokół swojego obozu, czy ktoś z PO może jakieś robi przymiarki. Nie wiem tego, nie wiem, ale na pewno to się dzieje, a może nawet kilka z tych rzeczy. No i teraz, no tak, no pytanie jest tak naprawdę, czy Kaczyński ich utrzyma, no nie wiem, jest już jakby, to jest taki moment, że widać, że on jest słabszy, nie? Jest na tyle słaby, żeby to się posypało, nie mam pojęcia. Ale, no więc jakby dla nich, dla Kaczyńskiego powiedzmy, tak, no bo już wtedy w tym momencie nie można powiedzieć, że ten obóz jako całość ma jakiś interes, skoro są potencjalne rozłamy, ale dla takiego Kaczyńskiego, no to to, co on by jakby najlepszy scenariusz, o którym mówimy, to jest tak, on to utrzymuje wszystko w garści, tak, przeczekuje, czy przetrzymuje spadki, przeczekuje pandemię, liczy na to, że w ciągu 3 lat pandemia się skończy, inne rzeczy ludzie będą myśleć, będzie jakaś nowa ofensywa programowa, rządowa, taka śmaka owaka i oni się odbiją, tak, i dojedą do następnych wyborów i będzie kolejna kadencja prawicy. No to jest taki scenariusz najbardziej dla niego korzystny, z tym, że no teraz jest moment przełomowy, zobaczymy. Może oczywiście być tak, że on wprawdzie utrzyma swój obóz, ale właśnie tak jak mówiłeś, nie? Dojedzie tak jak SLD na jakichś niskich notowaniach i to będzie początek końca tego ugrupowania albo przynajmniej początek gigantycznego kryzysu. No, problemem jest to, że prawdopodobnie będzie kryzys ekonomiczny, więc też raczej nie uda się odbić, ale zobaczymy. Słuchaj, bo wspomniałeś też o wielu, wielu wątkach, które nagromadziły się i te protesty, strajki kobiet je jakby skatalizowały, dały upust temu wszystkiemu. Chciałem spytać, bo Marta Lempart w jakiś sposób chyba tego nie wyczuła, to znaczy postanowiła zamiast zrobić z tego strajk przeciwko PiS-owi, zrobić z tego strajk za legalną aborcją, co wielu ludziom się nie spodobało. Wielu ludziom, nie wiem, centrystom, liberałom, nie wiem jak to nazwać. Natomiast też można mieć poczucie, że w jakiś sposób strajk kobiet chciał zawłaszczyć ten strajk. To znaczy cała ta energia, co prawda była wsparciem także dla legalnej aborcji, tudzież dla kompromisu aborcyjnego, można to różnie oceniać. Natomiast wydaje się, że nie ma takiego powszechnej zgody na to, żeby to właśnie Marta Lempart była wyrazicielem tego oburzenia, tych wszystkich emocji, o których wspomniałaś, tych wszystkich fuck-upów, problemów, które narastały. Więc co ty o tym sądzisz? Czy to jest dobrze przeprowadzone przez strajk kobiet?
To jest trudne, no. Ja, jakby krytykować można i to jest łatwe, nie? Pytanie jest, jakby kto w takim razie, znaczy, jak taką energię zachować? Dlatego, że mobilizacja społeczna, no ja też pracuję w organizacji, która się zajmuje mobilizacją, nie? Mobilizacja to jest coś, co naprawdę może się pojawić i zniknąć. Serio. To znaczy, nie musi zostać ślad po czymś takim, tak? Tak jak prawie nie został żaden ślad po jakichś protestach przeciw ACTA, no. Parę osób pamięta. Tak, no mam jeszcze przykład Mateusza Kijowskiego, tak? I KOD-u. No tak, i KOD-u. No dobra, KOD, no, no tak, to znaczy tam powiedzmy zostały jakieś, został pewien mindset, tak? Został pewien, pewne jakieś zestaw poglądów, czy jakaś taka wspólnota. No, takie resztki struktur, tak? Ci nawet i resztki znają, struktur. Poznali się czasem. A słuchaj, nie masz takiego wrażenia, bo jak KOD w pewien sposób, w takiej chyba bodajże w rozmowie, dobrze kojarzę, Neumana, jak on tam mówił, że ludzie z KOD-u to są do wykorzystania tylko, że są nieważni. Była taka jedna rozmowa z wycieków. No i nie masz takiego wrażenia, że te partie polityczne, te struktury, ci politycy, dość cyniczni ludzie, że generalnie oni no, kanibalizują tego typu ruchy, tak? Że nawet gdyby Marta Lempart chciała teraz zakładać partię, gdzieś słyszałem o nawet 8% ewentualnego poparcia, co nie jest tak wcale dużo jak na potencjalną partię, bo potencjalne partie potrafią do 15 na przykład dochodzić, a potem drastycznie spadać. Natomiast o co mi chodzi? Być może ten ruch Marty byłby szybko przez lewicę zjedzony w jakiś tam sposób. Nie wiem dokładnie jak, ale różnie to bywa, jeśli chodzi o... Wiesz co, może, nie wiem, bo słuchaj, no jakby kończąc wątek, nie, to jest tak, że z jednej strony właśnie to może opaść i nic, i może się jakby rozmyć i może być po wszystkim. No i teraz, żeby tak się nie stało, to musi być, to musi, trzeba temu nadać struktury. Zresztą tak było po czarnym proteście, nie, że właśnie strajk kobiet przecież jest organizacją, która wyrosła po czarnym proteście. Jakieś tam inne rzeczy, które, nie wiem, jakieś dziewuchom, jakieś organizacje, nie, no to wszystko jest spadkiem po czarnym proteście i jakby to, że teraz mamy taką wielką mobilizację, jest oczywiście czymś oddolnym, takim, wiesz, spontanicznym, ale jest też w dużej mierze zasługą tego, że właśnie jakieś tam pozostały pewne struktury organizacyjne, które mogły szybko zareagować, i coś z tym zrobić. No i teraz mamy jakby następną falę czegoś takiego, nie? I to problem polega na tym, w Polsce przynajmniej, nie? Że jakby ludzie wprost nie wiążą tego nigdy z partiami. Nie chcą tego wiązać z partiami. Uważają, że właśnie protesty są wtedy dobre, kiedy są apartyjne, kiedy żadnych osób z partii na nich nie ma. No i wiesz, no i to wszystko ma swoje plusy i minusy, tak? To znaczy plus jest może taki, że dzięki temu jest większe poparcie, większa mobilizacja i tak dalej. Minus jest taki, że jednak jest potrzeba jakiejś takiej ustrukturyzowania, no i potem się pojawiają właśnie różne osoby, które się za to biorą z lepszymi bądź gorszymi intencjami, z lepszymi bądź gorszymi wynikami. Ja nie chcę, wiesz, jednak, znaczy Mateusz Kijowski jest jakimś moim antybohaterem, tak? Więc ja nie chcę przyrównywać nikogo do niego, ponieważ to jest jakiś spektakularny po prostu przypadek tego, jak można tego rodzaju moment historyczny po prostu, no po prostu roztrwonić. Roztrwonić, rozpieprzyć, nie? Bo ja powiem tak, może z mojego doświadczenia. Byłem na strajkach w moim mieście w Bielsku-Białej, byłem na strajkach w Skoczowie i w Czechowicach. To są mniejsze miejscowości niedaleko. I powiem ci, że na tych mniejszych miejscowościach organizatorami nie byli ludzie związani ani z lewicą, ani ze strajkiem kobiet. I tam był problem, zwłaszcza jeśli zabierały się za to osoby młodsze, które trochę nawet się bały, wiesz, no, odpowiedzialność prokuratorska i tak dalej. No i sytuacja była taka, że jednak te osoby doświadczone w działalności albo partyjnej, albo tej organizacji Strajk Kobiet, no to jednak był ktoś taki potrzebny, był ktoś, kto weźmie na siebie odpowiedzialność. Natomiast z drugiej strony, wiesz, poznałem osoby ze Skoczowa, z Czechowic, które będą w stanie być może w przyszłości też się zaangażować w politykę tak bardziej długofalowo,
I być może szeroko pojęta lewica byłaby w stanie z tych osób kadrowo też czerpać, podobnie jak Platforma w jakiś sposób mogła czerpać z KOD-u. Natomiast zastanawiam się, tutaj w Bielsku generalnie organizatorami, tak w cudzysłowie, bo nikt się nie chce przyznawać, że jest organizatorem, wszyscy udają, że nie są, były osoby związane z partią Razem i ze strajkiem kobiet. No i oni tworzyli taki zaczyn, takie jądro, wokół którego to wszystko potem się działo. Tam były jeszcze osoby z jakiegoś związku motocyklistów, różne naprawdę organizacje. Natomiast o co chodzi, że no ludzie jednak potrzebują w jakiś tam sposób kogoś, kto to będzie organizował. Nie da się bez tego. Właśnie Rada Konsultacyjna Strajku Kobiet. Czy twoim zdaniem ten ruch był dobry? Czy te postulaty były dobre? I czy skład, jej skład i na przykład w jakiś sposób stworzenie takiej struktury alternatywnej do lewicy nie jest właśnie zaczynem partii politycznej, jakiejś konkurencji dla lewicy? Co ty o tym sądzisz? Może być, oczywiście, wiesz, tylko to są przynajmniej dwa pytania, nie? Pierwsze, co ja sądzę o Radzie Konsultacyjnej, no trzeba było coś zrobić, nie? To znaczy, to było tak, że było 10 dni, ludzie wychodzą na ulicę i krzyczą wypierdalać. No jakby jasne, spoko, nie? Ale jeżeli ten rząd nie wypierdala, a nie wypierdala, no to tak, jakby i co? Więc coś trzeba było zrobić. Oczywiście odruchem osób, które się włączy, które są na takiej, powiedzmy, dalszej lewicy, no to jest organizować się lokalnie, organizować się oddolnie, zrobić z tego demokrację uliczną, zrobić z tego demokrację partycypacyjną. Wiesz, jakby... A tymczasem powołano radę bez demokracji. No więc no jest to oczywiście ból. Tak? Jest to ból dla osób o takich, jakby o takim, takich skłonnościach czy poglądach jak ja. Skłonnościach demokratycznych, tak. Skłonnościach demokratycznych albo no, nie wiem, przyzwyczajeniach też, wiesz, bo po prostu jak to są przyzwyczajenia organizacyjne. Jak działasz w organizacjach, które w ten sposób działają, to po prostu dzisiaj nie mieści w głowie, że ktoś może po prostu wziąć i coś sobie zarządzić, tak? I nie było 17 rund debat i głosowań i zgody. Co by było też prawdopodobnie niemożliwe w warunkach pandemii, w warunkach jakby szybkiego rozwoju wydarzeń. Swoją drogą, no więc ktoś to wziął, tak? No i teraz to jest tak, jakby okej, dobrze, że stało się cokolwiek. Ja mam co do tej Rady Konsultacyjnej dużo wątpliwości. Mam niestety poczucie, że ona się może skompromitować w taki czy inny sposób, dosyć szybko i wtedy ona nie ma mocnej legitymacji, tak? I teraz coś, co nie ma mocnej legitymacji, jakąś tam ma, to nie jest tak, że nie ma żadnej, jakąś tam ma, ale coś, co nie ma mocnej legitymacji, po prostu przy paru złych ruchach, przy paru złych wypowiedziach straci ją całkowicie. I wtedy zostaniemy jakby z tym, co było, czyli trochę z niczym, jeżeli chodzi o organizowanie się, nie? Więc tak naprawdę to, co ja bym, wiesz, to znaczy postulaty postulatami, ja wiem, że one są potrzebne na szybko, coś jest, żeby ludzie mieli jakoś poczucie, że coś zostało wyrażone i tak dalej. To, co ja bym zrobiła, gdybym była tą radą, jak już ona jest, no to oddała tę władzę teraz, tak, w ręce jakichś ludzi, spróbowała wymyślić sposób, żeby zrobić z tego ruch, jakoś tam udemokratyzować, wzmocnić te struktury i stworzyć z tego jakiś zacznę jakiegoś ruchu. Czy z tego będzie partia polityczna? Może. Natomiast ja mam poczucie, że niestety, mówię niestety, tak, bo to nie chodzi o to, czy ja na przykład, jaki ja mam stosunek do Marty Lempart, bo to w ogóle nie jest tak. Po prostu niestety partia kobiet albo partia, która walczy o prawa kobiet, partia kobieca, po prostu to nie jest, niestety, nawet przy całym tym ruchu, który mamy, moim zdaniem trafiony pomysł polityczny, tak? Widać też... Mieliśmy partię kobiet, tak?
No, mieliśmy partię kobiet, dobra, jeszcze w jakichś zupełnie innych warunkach. Oczywiście ona nic z niej nie wyszło i mamy inną sytuację, ale moim zdaniem to nie jest coś, co może jakoś, no nie wiem, no to może funkcjonować jako rodzaj takiego, wiesz, no takiego jakiegoś małego bytu, który gdzieś tam się przyczepia do czegoś czy coś, ale jako powszechny ruch moim zdaniem niestety to nie jest dobre. Ja mówię naprawdę niestety, dlatego że no to jest, wiesz, to by była reprezentacja bądź co bądź połowy elektoratu, tak? I teraz widać, zresztą to jest coś, co jakby ludzie mało zwracają uwagę, a moim zdaniem to jest ważne, że te protesty na razie tak naprawdę wyniosły, kobiece protesty, tak, wyniosły faceta. I jak to, że Hołownia tam jakieś tam ma poglądy, gdzieś się tam sytuuje politycznie i tak dalej, to jest jedno, ale to, że po prostu nawet kobiety, które krzyczą o własnej podmiotowości i sprawczości i tak dalej, nie umocniły pozycji politycznej żadnej kobiety porządnie. No, Marta Lempart, no nie wiem, trudno powiedzieć, jakie ona ma poparcie, ale jest bardzo dużo, tak jak wiesz, tak jak o Hołowni ludzie mówią, no tak, on tak dobrze mówi i jest taki jakiś liderski i jakoś tak porywa ludzi i coś w nim jest i tak dalej, no to o Marcie Lempart się mówi, no tak, no ale ona skłóca, no ale ona jest jakaś taka awanturnicza, ale ona się nie nadaje na liderkę, nie? I jakby, no i teraz zadajesz sobie pytanie, no dobra, no nawet jeśli to jest prawda, no ale nie weźmiesz żadnej innej kobiety, tak? Lewica próbuje, ja mi się wydaje, że świadomie i cieszę się z tego, nie wpychać tam Czarzastego, nie wpychać Zandberga, nie wpychać Biedronia, tak? Bo oni znikli. I to jest też może być odpowiedź, dlaczego to lewicy nie rośnie, tak? Ponieważ próba stawiania na liderki, na naprawdę fajne, naprawdę ogarnięte osoby i naprawdę z jakby takim czymś w sobie, tak? Po prostu się, no cały czas jest jakaś blokada, tak? Nie będzie, no nie, no jednak facet w koniec końców to lepiej, nie? I też dlatego, że ten ruch jest taki centrowy mocno. To jest w ogóle ciekawe, jeśli chodzi też o przypadek na przykład wcześniejszego kandydowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Czy w ogóle jest miejsce na kobiety w takiej liderki w polskiej polityce? Czy doczekamy się Angeli Merkel na przykład? Na lewicy jest wielka sympatia dla Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Widzę to po grupach, widzę, że ludzie reagują bardzo, bardzo pozytywnie, ja również. Być może ona mogłaby być takim liderem, ale to by chyba wymagało już wymiany też góry partyjnej. Mam jeszcze takie pytanie, bo akurat jeśli... pytanie. Chciałbym w ogóle też wyrazić w jakiś sposób pochwałę. Pochwałę i zarówno dla Marty Lempart, jak i samej tej rady i postulatów, jakie zostały ogłoszone. Ponieważ, no tak, postulaty przeczytałem, wydały mi się naprawdę fajne, jak na tak krótki okres czasu zostały zebrane postulaty z różnych środowisk, one są dość spójne, to znaczy te postulaty w jakiś sposób po pierwsze są lewicowe, a po drugie nie dotyczą tylko praw kobiet, dotyczą też naprawy państwa ogólnie, więc pod tym kątem też to rozpatrywałem jako zaczyn ruchu szerszego, politycznego. Dodatkowo no, na przykład chyba słynny wywiad w Radiu Z, w ogóle Radio Z, nie pamiętam nazwiska pani redaktor, ale wcześniej wywiady z Margot, teraz wywiady z Martą Lempart i z Hołownią, no to bardzo opiniotwórcze medium się robi i powiem tak, że ten wywiad w Radiu Z Marty Lempart bardzo dobre wrażenie na mnie sprawił. Naprawdę to jest osoba o ugruntowanych poglądach, która w jakiś sposób jest w stanie całą prawicową narrację no, obrócić tak, że jednak jej mocne moralne podstawy nie daje się wpuścić w tą narrację prawicową, tak? Ona pokazuje w tym, co mówi, że ta narracja prawicowa jest tak z gruntu błędna i ona ma swoją własną, która jest dość dobrze opracowana. To nie jest tak, że jest ją łatwo zagiąć w takiej dyskusji. Co do Hołowni i tego, że jemu rośnie w wyniku strajków kobiet, no to ja widzę coś takiego, trochę brak wyrachowania, to znaczy dzieje się jakiś proces społeczny i w tym procesie społecznym lewica, czy my, czy te środowiska nie są w stanie się
tak ustawić, żeby jednak, wiesz, powiedzmy, że wieje wiatr, tak? Ten proces społeczny to jest wiatr, to się musi już ustawić tak żaglem, żeby płynąć. Natomiast Hołownia się bardzo ładnie ustawił. Teraz widzę coraz większe, większe wypływanie jego na wierzch, jego konserwatyzmu. Właśnie też w tym wywiadzie w Radiu Z, gdzie on tam powiedział, że osobiście jest przeciwko aborcji. Potem tam trochę, wiesz, rozmydlił to, rozrzedził, zaczął mówić o tym, że w jego partii będzie zgoda na różne poglądy, że jest za referendum i tak dalej, i tak dalej. Jest to dość typowy Hołownia. Przypomniał mi się, jak w debacie został spytany o to, czy zawetuje ustawę dotyczącą związków partnerskich. Powiedział, że ją odeśle do parlamentu, co znaczy to samo, ale inaczej. Więc generalnie ludzie, którzy nie do końca są wyrobieni, mogą tak politycznie, jeśli chodzi nawet o ideologię, mogą myśleć, że no, on nie jest aż taki prawicowy, tak? On jest taki fajny, taki jest, można na niego zagłosować. Ludzie z prawicy, ci, którzy właśnie z PiS teraz przechodzą, też mogą powiedzieć, że no, on jednak jest taki katolicki, taki dobry, fajny gość, który respektuje tradycję. I co ciekawe, dla mnie Hołownia jest też, to akurat oceniam pozytywnie, jest osobą, która może być w Polsce twarzą takiego odrodzenia w Kościele, które też symbolizuje papież Franciszek, takich ruchów bardziej progresywnych w Kościele i wydaje mi się, że on to w sobie gdzieś może mieć. Także... No wiesz co, to jest, wydaje mi się, że to on reprezentuje coś, czego ludzie chyba dosyć, czego ludzie potrzebują i co PiS tym wyrokiem zabrał i tym, że jakby to jest coś, co zabiera im cała ta działalność Ordo Iuris, Kaje Godek i tak dalej. To znaczy nawet nie tyle takiego poczucia, że nie jesteśmy legalistami, tak? Znaczy, że prawo nie jest ostre, nie? Że jakby prawo jest, ale mamy taką dużą przestrzeń na to, że no przecież, ale to jest jakby wyjątkowa sytuacja, ale właściwie to przymknijmy oko, nie? I to jest, no wiesz, to znaczy lewica się ustawia na drugim końcu tego trochę mocno, tak? To znaczy tam też są bardzo wyraziste postulaty, natomiast jest bardzo, dosyć mało przestrzeni, taką szarość. Dlatego na przykład mi się podoba to, że w ogóle wydaje mi się, tak jak sobie myślałam, że ten postulat depenalizacji aborcji, że nawet w przypadku, nie wiem, jakiegoś potencjalnego lewicowego rządu, tak naprawdę depenalizacja byłaby o wiele łatwiej, jakby o wiele lepszym wyjściem takim legislacyjnym, jeśli chodzi o poparcie, nie, niż legalizacja. I, no i Hołownia jest czymś takim, tak? To znaczy do Hołownia słyszysz go i myślisz sobie, dobra, no może zakażę, ale przecież i tak zrobię, nie? Jak on będzie rządził. Jakby, tak. Rozumiesz, nie? I to jest coś, co, wiesz, ja mam bardzo długi, też katolicki za sobą epizod i ja, epizod, nie? No w ogóle dużą część życia byłam jakby zaangażowana i o, na ile ja znam środowiska jakieś takie katolickie, to przynajmniej ileś tam lat temu, to takie postaci jak jakaś Kaja Godek czy Ordo Iuris, to jest naprawdę zewnętrzne coś, tak? To znaczy to nie jest tak, że tak polski katolicyzm taki, który się tutaj tak wiesz, memu przez stulecia, że to jest ten styl, nie? Nie, to naprawdę jest takie coś, co jakby zostało przyniesione trochę z takiego mindsetu, wiesz, takich, nie wiem, jakichś amerykańskich kościołów tamtych, no tych różnych protestanckich, lokalnych, nie, taki super właśnie ostry legalizm, nie, to jest obce wobec kościoła polskiego też w pewnym sensie i nawet jeżeli zdobyło jakieś poparcie, to mi się wydaje, że ludzie są, ludzie też reagują takim, w ogóle co, jakby o co chodzi, nie? To jest chyba coś takiego jak Natanek, tak? To znaczy jak my sobie patrzymy na Natanka, to widzimy ale oszołom, nie? Więc to nie jest tak, że cały Kościół katolicki to jest Kaja Godek, tak? Tam są też ludzie, którzy mają Kaja Godek. No. I wiesz, i jakby no, też jest mnóstwo katolików, jest na tych protestach, nie? No tak. No.
No właśnie pytanie, bo depenalizacja mi się... Poczekaj, zrobimy malutką przerwę, ja zgaszę światło, bo jestem ciekaw. Dobra. Zgaszę światło. Tak. Teraz wyglądam. No lepiej. Chciałem zrobić coś takiego, żeby nasze tła się bardziej zlewały, ale to chyba jednak nie osiągnąłem tego efektu. No dobra, nieważne. Wracając do tego, depenalizacja, legalizacja, mi się to zawsze kojarzy z narkotykami. I wiesz, co ci powiem, że wydaje mi się, że lewica jest więźniem własnej ideowości. To znaczy, kiedy ja na przykład rozmawiam o legalizacji narkotyków, które ja jestem wielkim zwolennikiem i też jestem użytkownikiem narkotyków, rzadko, ale bywało. I o co mi chodzi, że kiedy ktoś mi mówi o depenalizacji, to ja wiem, że on dalej chce mnie wsadzić do więzienia, tak? Więc emocjonalnie do tego podchodzę bardzo ostro. Ja bym chciał pełnej legalizacji. Problem jest taki, że to jest emocjonalne zaangażowanie i też pewnego rodzaju związana z tym ideowość i zacietrzewienie. I wydaje mi się, że lewica nie jest w stanie wyjść z tego, przynajmniej ta taka korowa lewica. Nie wiem, jak tam ludzie związani z wiosną, czy z takimi SLD-owcami już starej daty, którzy na polityce zęby zjedli. Natomiast ta korowa lewica, zwłaszcza z partii Razem, nie będzie szła na ustępstwa. Ja kojarzę teraz głosowania związane z podatkami, jeśli chodzi o podwójne opodatkowanie. Posłowie partii Razem się wyłamali i zagłosowali za tym. Podwójne opodatkowanie osób pracujących za granicą, tak? Więc posłowie partii Razem zagłosowali za i tam często widzę taką postawę, że jeżeli coś jest proprzedsiębiorcze, jeżeli coś zmniejsza podatki, no to tak jakby z definicji tego nie robimy, tak? My jesteśmy true lewicowcami. No problem jest taki, że taka postawa jednak powoduje, no, spadek poparcia, tak? I to... Czekaj, mogę zrobić przerwę, bo też potrzebuję 2 minut, jednej minuty. Robimy przerwę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dobrze, ja wykorzystałem tą chwilę, tutaj mam spisane tematy, zebrałem trochę myśli. Mówiliśmy mogę się odnieść do tego, co mówiłeś? Czy... Tak, proszę, proszę bardzo. Tak, słuchaj, wiesz co, mnie się wydaje, że my potrzebujemy jednego i drugiego. To znaczy my potrzebujemy takiej kotwicy, która będzie gdzieś zarzucona w miejscu, w którym, no wiadomo, że nie będziemy się że będziemy się rozciągać, tak, ale nie będziemy się przesuwać w ten sposób, jako lewica, tak? Natomiast potrzebujemy też takiego skrzydła miękkiego, z tym, że ono to jest jakby ja mam takie poczucie, że my sobie wyobrażamy to miękkie na takie sposoby, na które to jest. Znaczy, to nic nie daje. To znaczy, jeden sposób wyobrażania sobie tego miękkiego to jest przesuwanie się w stronę liberałów wielkomiejskich. To, co tam Biedroń robił, nie? Jakby to poszerza oczywiście elektorat, ale niekoniecznie w dobrą stronę. Potem jest to, co sobie wyobrażam, jakby taki kaszkieciarskie wyjście do robotników, to po prostu, że tam będziemy te cegły i podnosić i nie wiem, tam gdzieś tam fabryki i tak dalej. No i to jest nieautentyczne. Które jest trochę, znaczy to jest nieautentyczne. Wiesz, no nie wiem, no gdyby jeszcze te fabryki były, nie? No bo to jest też ten problem. No jakby ta lewica w początku XX wieku to robiła, no to byli inteligenci, którzy chodzili do fabryki i tam gdzieś na wieś i tak dalej. Ale bardziej do fabryk. Ale teraz trochę po prostu nie ma tego też elektoratu takiego. No i to tak naprawdę czego nie ma. I co jest trudne, to jest taka ludowość typu Beaty Szydło albo Aleksandra Kwaśniewskiego, to znaczy takiego... O Andrzeja Leppera? Nie wiem. Dobra. Nie, wiesz, bo on był trybunem ludowym, to jest trochę co innego. Mnie się raczej, to takie postaci, rozumiesz, takiej cioci z Kutna, tak? Albo takiego, no takiego wuja, co przyjdzie na wesele i się napije. Tak? To jest tego rodzaju swojskość, tak? Której lewica nie ma, a może... Włodzimierz tego nie ma w sobie? Ma, Włodzimierz ma i moim zdaniem Włodzimierz ma bardzo duży potencjał tego rodzaju, nie? Ryszard Kalisz?
Ryszard Kalisz, tak, może minus to Ferrari, ale no, nawet z Ferrari, czy on tam jeździ. No w każdym razie jakby wydaje mi się, że to jest, że to ma największy potencjał, tego ma SLD, ze względu też na wiekowo, tak? To są na przykład ludzie tak, gdzieś tam około 50, 60, nawet starsi, którzy jakoś inaczej rezonują wśród elektoratu. No ale tak jak wiesz, no SLD jest po prostu, no jakby to nie jest moja partia, tak? I nikt nie będzie, ale tak wizerunkowo, no to jakby jeżeli ktokolwiek na lewicy robi swojskość, to oni, nie? Także tak. No nic, ale sorry, bo odeszliśmy już mocno od protestów, więc tak. Nie wiem, no protesty protestami. Słuchaj, ja mam tutaj taki temat, który wszyscy uznali, jak go rzuciłem w internecie, że jest idiotyczny, że tak nie będzie, w ogóle zero poparcia zyskał, ale czy Krzysztof Gonciarz, osoba, która wykupiła busy walczące z busami, nie wiem, pro-liferskimi i antyrgi, no wiesz o co chodzi, osoba, tak, która robi, jakby zbiera relacje z dronów, z protestów, osoba, która w jakiś sposób no, robi dobrą robotę, wykorzystując swój medialny potencjał, swoje zasięgi, czy on ma szansę być Krzysztofem Hołownią Lewicy? Czy on mógłby wejść w politykę? Czy on chciałby wejść w politykę? Bo mi się wydaje, że to jest taki uśpiony Trump, który kiedyś może jeszcze dużo namieszać w polskiej polityce. Słuchaj, ja nie mam zielonego pojęcia, bo to nie jest, jak obejrzałam człowieka dwa razy w życiu, tak? Ja w ogóle nie żyję w mediach, w których on żyje. Ledwo wiem, kto to jest, tak? Więc z tego względu uważam, że Trumpem to raczej średnio, ale Klaudią Jachirą lewicy to już pewnie prędzej, nie? Dobra, dobra. A właśnie, co sądzisz o Klaudii? Czy ona ma na szansę na przykład, czy ona mogłaby wejść kiedyś do lewicy, gdyby nie dostała miejsca na liście PO? Czy by się tam mile widziała? Słuchaj, no to są w ogóle, to są trudne rozmowy, jak się jest w partii razem, tak? Bo jedną rzeczą jest to, co razem chce, by chciało i tak dalej, a drugie to jest lewica jako całość. To są trochę dwie różne rzeczy, nie? Mi się wydaje, że lewica jako lewica wpuściłaby Klaudię Jachirę z pocałowaniem ręki. I tak, jeżeli miałoby to coś przynieść, jeżeli znalazłoby się jakieś miejsce i ktoś by się posunął na liście, nie? Natomiast partia razem dostałaby od tego palpitacji i no i to rozumiem. I ja pewnie jako, widzisz, ja mam trochę różne osobowości, tak? Znaczy jedna moja osobowość to jest być w partii razem, no? I też próba trzymania tej partii bardzo mocno w lewo, właśnie w tej kotwicy, którą chciałabym, żeby ona była. A druga moja osobowość to jest taka, wiesz, analityczno-zewnętrzna, nie? Że się staram zastanowić, a co to, a co tamto, no to są trochę różne rzeczy, więc jako osoba, która próbuje się, wiesz, przymierzać do tego z zewnątrz, to tak, no, Klaudia Jachira może mogłaby być twarzą lewicy, kiedyś może być, tak. Okay. Krzysztof Gonciarz zresztą też. Mam do ciebie pytanie, czy wszyscy policjanci są świniami? Co ty o tym sądzisz? Bo spotkałem się z takim podejściem, według którego nawet jeżeli po protestach dziękujemy policjantom, nawet jeżeli oni nas eskortowali, bronili przed narodowcami, kibolami i tak dalej, nawet jeżeli oni byli dla nas mili i w ogóle, to oni chronią kapitalistycznego systemu. Oni na innej demonstracji no, zrobią ci krzywdę. Oni będą w tych sukach policyjnych bić homoseksualistów i oni są w ogóle źli, nie możemy im ufać i tak dalej. No a drugie podejście jest takie, że to też są ludzie, bywają dobrzy i źli i generalnie nie ma co tutaj się radykalizować. Co sądzisz? Czy w ogóle miałaś w swoim życiu taki etap bycia, nie wiem, anarchistką? Nie, nie miałam. Nie miałam. Ja jestem etatystką, wiesz, i to jest... Ja nie miałam nigdy anarchistycznych przeżyć, ani doświadczeń jakichś ostrych, ani nic takiego, więc mnie jest trochę trudno mówić, nie? Ja wiem, ja znam ludzi, którzy mają, którzy mieli i wiem, co to znaczy i ja rozumiem, o co tam chodzi, nie? Ja mam takie zawsze podejście, wiesz, no, to, że ja nie jestem anarchistką, to też jest takim,
To nie jest tak, że ja nigdy nie poświęciłam ani 2 minut myśleniu o anarchizmie, tak? To znaczy jest jakby, są jakieś rzeczy, które mnie od anarchizmu tak trochę trzymają na dystans i jedna z nich jest taka, która, może to jest jakiś taki naiwny argument, który, nie wiem, łatwo obalić z pozycji anarchistycznych, ale ja do niego ciągle wracam, to znaczy społeczeństwo zbudowane na jakby oddolnie anarchistycznie, tak? Koniec końców i tak musi wykształcić instytucje, tak? Ono sobie po prostu nie poradzi na pewną skalę. I jedną z tych instytucji jest jakaś forma przemocy, niestety. To znaczy tego, że ktoś pilnuje... Jest jakaś policja. Słuchaj, a czy... Jakaś policja, no. Ty chcesz... Przemoc państwowa, no. Znaczy, czy byś chciała zmienić system? Czy ty byś chciała zmienić system tak fundamentalnie? Nie wiem, wyjść z kapitalizmu, wprowadzić jakieś... No chciałabym, pewnie, że bym chciała, no. Co byś no ale słuchaj, no, że czy my dalej mówimy o policji? No bo wiesz, mieliśmy nie, inny system. Nie mówimy o policji. Mówimy o tym, co byś... też swoje. Świat Marty Tycner. Jak by wyglądał? Wiesz co, no... Nie wiem, no ja nigdy nie zbudowałam sobie jakiejś utopii takiej spójnej, nie, którą mogłam teraz wyłożyć w punktach, ale... Inaczej, no, co jest nie tak w tym, co jest teraz? Wiesz co, na pewno jest straszny problem z pracą. I pracą i własnością środków produkcji, nie? Znaczy problem z własnością środków produkcji. Znaczy ta własność jest nie tam, gdzie trzeba, tak? Ale jakby... Mi się wydaje, że my na lewicy my o tym mówimy, ale mało kto tak naprawdę głęboko wierzy, że to jest ten problem, nie? Czyli inaczej, nie, nie. Ja sądzę, że my o tym mówimy, my w to wierzymy, ale mało kto ma odwagę to podnieść i wierzy w to, że to da się zrealizować tak realnie. Też, ale wiesz co, powiem ci, że koniec końców na przykład jakby rację ma czasami... redaktor Kraska, który mówi, że jak przychodzi co do czego, to zawsze okazuje się, że taka lewica jako całość jest w stanie, wiesz, zagryźć się za jakieś sprawy, naprawdę jakieś szczegóły i poboczne jednak trochę wątki różnych sporów światopoglądowych tak zwanych, tak? Natomiast, wiesz, no jakby... Jak sobie porównasz to, co my mamy, jakie mamy teraz dyskusję, tak, jakby co stanowi o tym, czy jesteś lewicowy, czy nie, tak, i na przykład jest to w tym momencie, no, takim wyznacznikiem jakby granic tej takiej true lewicowości jest powiedzmy, no, jakie spory możesz wymienić, no, stosunek do osób transseksualnych, tak, na przykład, albo... Chodzi ci o takie przykłady graniczne, które różnią ludzi na lewicy i wyznaczeniu. Tak, ale nie, które w ogóle jakby powodują jakieś takie, wiesz, że rzeczywiście jest ogień, tak, ludziom się zapalają oczy, nie, praca seksualna i tak dalej. A czy ludzie się, nie wiem, czy na przykład są jakieś spory o, nie wiem, no, o na przykład stopień jakiejś tam upaństwowienia przemysłu na przykład, tak, albo coś, to po prostu rozmawiam, no trzeba, ale tam praca seksualna, nie? Jakby to rozumiesz, jest, znaczy my nie żyjemy dlatego, tym. To jest też dlatego, dlaczego mówimy na przykład o aborcji, bo to są bardzo takie tematy bliższe umysłowości ludzkiej, tak? Stopień upaństwowienia. Słuchaj, ale to nie jest prawda, to nie jest prawda. Znaczy... Nawet aborcja dotyczy fizycznie, cieleśnie połowy populacji maksymalnie, tak? Natomiast praca dotyczy niemal wszystkich. Wszyscy pracują albo chcą pracować, albo nie mogą pracować, albo jakby są poza rynkiem pracy w jakiś tam sposób i to ich definiuje, jak ich miejsce w życiu, tak? Że są osobą bezrobotną, albo na jakimś rencie, albo na emeryturze, tak? Jakby praca jest absolutnie centralna. To jest ciekawy wątek, ale mi się wydaje, że to jest wątek, który już naprawdę jakby tak podskórnie trzeba by odnaleźć takie psychologiczne motywy, dlaczego ludzi ekscytuje dużo bardziej dyskusje o seksualności niż o pracy. Wydaje mi się, że to ma związek z tym, że seksualność jest po prostu dużo bardziej ekscytująca od pracy, tak? To się zgodzę, tak. Też jakby w psychologicznej funkcji udziału w polityce i życiu publicznym. To nie jest tylko tak, że my rzeczywiście walczymy na ulicy o to, żeby zmienić nasze byty, to jak żyjemy,
bo gdzieś tam podskórnie mamy to, że no jednak guzik zrobimy realnie. Duża część tego, dlaczego działamy, ma związek z tym, że chcemy sobie spędzić czas, chcemy jakoś pożyć. Generalnie ja na przykład dlatego też chodziłem na te protesty, nie tylko, że wspieram strajk kobiet, ale dlatego, że nie ma nic innego, jest lockdown i można w ten sposób spędzić czas. A jeżeli chodzi o na przykład interesowanie się prawami osób mniejszości seksualnych, sex workingiem i tak dalej, to są rzeczy, które są dużo bardziej ekscytujące niż to, co wymieniłaś. Gdzie powinny być granice państwa, tak? Jak powinny granice ingerencji państwa, jak powinny być ustalone stosunki między pracodawcą a pracownikiem, bo w tych zagadnieniach wydaje mi się, że jakby to powiedzieć, jest taka przykra rzeczywistość, której mamy poczucie, że nie ruszymy. Więc właśnie, no, a szkoda, bo lewica wyrosła na tym, że właśnie chciałaby ruszyć. No a problem, no to jest bardzo w ogóle, to jest świetny wątek, ja go w ogóle nie planowałem na dzisiaj i też bardzo ciekawe do rozmyślania dziś będę miał, że w gruncie rzeczy ta taka demokracja parlamentarna, te nasze dyskusje, nasza dyskusja tutaj na tym kanale, ona nie da nic, to znaczy nie zmieni nic, jeśli chodzi o to, że nie wiem, od poniedziałku będziemy pracować, że na przykład będziemy robić jakieś nadgodziny, że na przykład będzie jakaś tam atmosfera w pracy, że będzie coś nam będzie uwierać i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich rzeczy, które w pracy nas męczą, nie tylko w pracy, ale też w ogóle w stosunkach własnościowych, tego, że wynajmujemy mieszkania i w ten sposób sponsorujemy czyjeś kredyty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i niestety, ale w tej demokracji naszej parlamentarnej my dużo mówimy. A jak dużo mówimy, a mało zmieniamy, no to się robi rozdźwięk, więc wydaje mi się, że jakoś tak naturalnie ta debata ciąży w kierunku dyskusji takich ekscytujących, ciekawych. To jest trochę tak jak na przykład masz na YouTubie wykłady i masz na YouTubie youtuberów, którzy robią ciekawe jakieś jakby powiedzieć, treści, które są dostosowane do twojego aparatu poznawczego, że one są po prostu interesujące. No i mało kto puszcza sobie jakieś wykłady. Ja to zresztą przeglądam, bo ja przeglądam, ja sobie puszczam niestety takie wykłady, ale jakiś tam uczelnik gdzieś tam, jakiś profesor coś tam opowiada i tam masz, nie wiem, 100 wyświetleń czy coś. Zresztą ta nasza rozmowa będzie miała maksymalnie 200, znając życie. No i ja sam zresztą na co dzień sobie puszczam youtuberów, którzy są, kurczę, ekscytujące, tak? Więc tak samo masz z seksem, jak i z pracą. Tak mi się wydaje. Słuchaj, no może, ale jakby, no nie wiem, no dobra, ale wiesz, to jest strasznie, strasznie daleko odeszliśmy od naszego... Ale wiesz, możemy sobie pływać, ale słuchaj, aha, no to prawda. Powiedz mi jedną rzecz, bo razem widzę non-stop wrzuca grafikę 7-godzinny dzień pracy albo jakieś takie rzeczy, nie? I nikt nie wychodzi o to na ulicę. Ja bym chętnie wyszedł, nie? Ale nikt ze mną nie pójdzie, bo to... Słuchaj, ja trochę wiem, trochę widzę, ale też nie wiem, czy do końca, tak? To znaczy frustracja pracą jest w Polsce gigantyczna. Jest też oczywiście gigantyczne, jakby to powiedzieć, takie, no te różne narracje weszły tak głęboko, nie? Że jest bardzo mnóstwo, wiesz, samowyzysku, samouszukiwania się, też opowiadania o tym, że właśnie to jest fajnie, jak się zażynasz, nie? I jakby różne pomysły na to, jak tego nie robić, to są jakieś z kosmosu i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak ja chodziłam zbierać podpisy za 7-godzinnym dniem pracy, to tak naprawdę, wiesz, każdy miał o tym coś do powiedzenia, tak? To nie jest tak, że to jest temat, który jakby jest jakiś z kosmosu. Nie jest jakiś nudny, czy to jest ciekawy, tak? Ludzie o tym, czy pracują za dużo, czy za mało, przynajmniej chcą debatować, tak? Jest jakieś takie nie? Jest, no też na przykład, jak myśmy w mojej pracy robili taką kampanię za bezwarunkowym dochodem podstawowym, no to na początku pierwszego lockdownu, pierwszych lockdownów tych poprzednich, no to to poszło tam na całą Europę i to była jedna z chyba najbardziej w tym roku angażujących rzeczy ludzi, tak? To znaczy ta perspektywa, że właśnie, że nie będzie pieniędzy, tak? Czy z czego mam żyć, no to są
są bardzo podstawowe rzeczy. No i na przykład w przeciwieństwie do, dajmy na to, aborcji, zastanawiasz się nad tym niemal codziennie, tak? Aborcja jest jednak takim wydarzeniem, rodzajem, no, nie ma aż tylu osób, które przechodzą aborcję często, tak? No więc... No, myślisz, że to byłaby szansa dla lewicy, podnoszenie takich postulatów, to byłaby szansa na właśnie wypłynięcie na szersze wody? Bo mi się wydaje, że tak, że właśnie... Nie. Znaczy jeszcze nie, dlatego że to jest też taki wątek, który myśmy tam gdzieś poruszali już, znaczy ty poruszałeś już wcześniej, ja do niego tam jakoś nie wróciłam, też się nad tym zastanawiałam ostatnio, to znaczy nie ma podłoża kulturowego do tego, wiesz. O ile do spraw jakby równouprawnienia kobiet, czy do spraw mniejszości seksualnych, tego rodzaju rzeczy, jest rodzaj, no wiesz, to z czego się śmieje prawica, nie? Że Netflix nam zrobił rewolucję. No tak, trochę tak, nie? To znaczy, że to mogło paść na jakiś podatny grunt, to jest też zasługa tego, że ludzie się od iluś lat naoglądali, jak mówi biskup Jędraszewski i ma rację, seriali o... Dobra. Czyli mamy tak, mamy związki zawodowe, które są bardzo słabe, mamy skompromitowaną ideę praw pracowniczych przez PRL, przez takie neoliberalizm z lat 90., ten kult przedsiębiorczości. Nie mamy tego podanego w serialach z USA, których po prostu nie ma, bo tam też tego nie ma. Tam zwalczono komunizm, jest dziki kapitalizm, jest kult taki, że jest fajnie, liberalnie i w ogóle. No i nie mamy tego skąd brać, tak? Więc tutaj naszą pracą jest co? Rozpowszechnianie myśli marksistowskiej. Słuchaj, no jest, to znaczy, słuchaj, no to jest taka, oczywiście, że tak, no. To znaczy, to jest praca, która się, wiesz, no, jakby zatacza różne kręgi. Jak sobie zobaczysz, jak wyglądały te sprawy kobiece, na przykład to, jak się zmieniło w popkulturze jakby kobieta jako bohaterka, nie? Przez ostatnie tam 5 lat, no to jest x lat jakiegoś tam dziągania w tych Stanach, nie? Znaczy, no nie zrobiła tego polska lewica, no ale powiedzmy, mogła mieć na to jakiś tam taki czy inny wpływ, może pośredni, ale przynajmniej potem się zajęła jakby, no, recepcją tego tutaj. No ale po prostu w pewnym momencie to się stało mainstreamem, tak? I jakby ten. No i pewne elementy takiego myślenia pracowniczego, czy o pracy, czy właśnie o własności, o, no nie wiem, tak, o dominacji kapitału i co tylko, no to one się troszeczkę gdzieś tam przebijają, no, w popkulturze też, tak? Jak masz jakiś tam. Jesteś pierwszą osobą z lewicy, która otwarcie przyznała, że te wszystkie seriale amerykańskie mają wpływ i że w ogóle taka walka kulturowa trwa. No bo ja do tej pory... Słuchaj, no ale wiesz co, no jakby oczywiście, że ona trwa, no. Na przykład Black Lives Matter, no, jak myślisz, że ten ruch byłby możliwy i jakby reakcja na zabicie przez policję czarnego mężczyzny byłaby możliwa bez iluś seriali o tym, że gliniarze są źli i skorumpowani. Ale ja się z tobą zgadzam, tylko że to jest pierwszy raz, kiedy ja słyszę od kogoś z lewicy, że tak jest, bo zwykle było tak, że prawica to zarzuca, a lewica no. nie, nic takiego nie ma miejsca, chyba oszaliście. A to rzeczywiście, to by też było ciekawe, jeśli chodzi o jakieś kierunki działalności, tak, że jednak działalność kulturalna. Słuchaj, ja jeszcze chciałem wspomnieć o tym, tuż przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, oglądałem wideo essay, czyli takie wykłady dla intelektualnej, dla ubogich, ale oglądałem wideo essay o grze Disco Elysium. Disco Elysium zrobili Estończycy, którzy są autentycznymi komunistami, oni tam przemycali wątki komunistyczne i oni zrobili coś odwrotnego, znaczy stworzyli dzieło kultury na wschodzie i przemycili je na zachód i w USA się ludzie dziwią, ale jak można dobrze mówić o komunizmie i jakby o tej całej też emocjonalnym mindsetzie, który stoi za komunizmem, jakby i wydaje mi się, że no jest to jakiś motyw, trop, żeby upowszechniać tego typu idee no, poprzez kulturę. Natomiast... Oczywiście. Oczywiście, czytałeś Miłoszewskiego ostatniego? Bardzo dobrze, tak trzeba.
Nie czytałem. Możesz pod pewnymi względami jest to po prostu promocja partii Razem. No, bardzo, bardzo się cieszę. Zarówno idei, jak i Adriana Zandberga. Jest tam po prostu główny bohater jest porównywany do Adriana Zandberga, ja nie wiem, z 7 czy 8 razy w tej książce. No. Ponieważ tam jest taki jakby wątek romansowy w pewnym momencie i ja już drżałam, że tam będzie jakieś porównanie w jakichś już sytuacjach intymnych i już pomyślałam sobie, nie, to będzie za dużo, to znaczy już wyobrażanie sobie tego będzie za dużo. Porównanie w sytuacjach intymnych do Adriana Zandberga, tak? Tak, tak, głównego bohatera. Ale całe szczęście Miłoszewski jest na tyle dobrym pisarzem, że oszczędził czytelnikom tych wrażeń. Ale nie, no wiesz, no tak, no po prostu tam jest, wiesz, tam są piraci socjaliści, tam są jakieś wątki socjalistyczne. No i jest to jedna książka. Ale też czytałam jakiś kryminał losowy, ja dużo kryminałów czytam. Jakiś taki losowy, coś mi tam gdzieś leciało na czytnik, i który był o reprywatyzacji. Reprywatyzacja. Co sądzisz o Janie Śpiewaku? O Boże, skaczemy. Ja jestem fanką Jana Śpiewaka. Jestem fanką tego, że się jakby okopuje w tych miejscach, w których się okopuje. To jest jedną z tych kotwic, o których ja mówię, że potrzebujemy. I trochę oczywiście w nadziei takiej, że, no, że ta kotwica będzie zalążkiem takiego, wiesz, że tam się po prostu zbuduje ta lewica, w nadziei, że ona będzie trzymać lewicę gdzieś. Wiesz co, spotkałem się też z taką opinią, że Jan Śpiewak jest idiotą, a mianowicie, wiesz dlaczego, bo jest osobą, załóżmy, że ja i ty chcielibyśmy sobie wejść do Sejmu, zostać posłami, no i powiedzmy, że przychodzi do nas ktoś, kto mówi, słuchajcie, ja wam dam pieniądze na kampanię, ale wy jak już tam wejdziecie, albo nie wiem, do Rady Miasta czy czegoś, jak wy jak wejdziecie, to no przepuśćcie to taką ustawę, nie wiem, będę sobie deweloperem, sobie zbuduję dom, nie? No i w ten sposób skuteczni politycy na przykład wchodzą sobie do różnych organów, tak? A Jan Śpiewak co by zrobił, jakby ktoś taki do niego przyszedł, to poszedłby do mediów i powiedział, słuchajcie, tu taka afera, bo do mnie taki gość przyszedł, słuchajcie, musimy zamknąć to i to wszystko. I po prostu tacy politycy, tacy skorumpowani, to nie są w stanie z nim pracować, tak? Więc oni mogą go nie cierpieć. Problem jest taki, jeśli chodzi o ustalanie list wyborczych, tak? Czemu Jana Śpiewaka nie było na liście w Lewicy? Czy Lewica jest w związku z tym skorumpowana? Czemu Marty Lempart nie było na liście Lewicy? Czemu wielu, wielu, wielu ludzi nie było na liście Lewicy? I co ty o tym sądzisz? Czy Lewica jest skorumpowana? Słuchaj. Nie, Lewica nie jest skorumpowana, tylko układanie list jest grą ego. No tyle, tak? To znaczy to, gdzie człowiek wyląduje, to jest tak, że masz te organizacje takie w miarę płaskie, w miarę demokratyczne, no są tam niby jakieś władze, ale one, no to nie jest tak, że to jest jakiś wielki prestiż, żeby w nich zasiadać czy coś takiego, nie? I jakby pracujemy razem, pracujemy i potem przychodzi czas układania list. I w momencie układania list ci wszyscy działacze, a w każdym razie większość z nich, ma poczucie, że to jest ranking tego, kto jest najlepszym lewicowcem. Tak? Jeżeli dostaną trójkę, a dwójkę dostanie ktoś, kogo oni nie szanują, albo uważają, że zrobił coś nie halo, albo się pożarli, albo cokolwiek, mają jakiekolwiek zarzuty, no to jest to po prostu cios w ego, tak? Cios w takie, no kim ja tutaj jestem i tak dalej. Ja widziałam na lewicy, ja nie wiem ile, jakby no jakichś rage quitów, rozłamów i tak dalej. Właśnie o, tak jest, właśnie o to, tak? To się do tego koniec końców sprowadza. No i cóż, to znaczy po prostu trzeba mieć, z jednej strony trzeba mieć silne ego, tak? Żeby o to walczyć, żeby w ogóle stawiać na swoim i tak dalej. Z drugiej strony jest też taka umiejętność, której ja trochę robiąc w polityce, no nie jakoś bardzo wysoka, nie bardzo długo, ale wydaje mi się, że tak się nauczyłam i może spróbuję się jej trzymać, jeżeli się da. To znaczy, trzeba mieć też twardy tyłek. To znaczy, od czasu do czasu ktoś zrobi ci w ego naprawdę bardzo coś niefajnego. Tak? To znaczy, naprawdę jakaś bardzo niefajna osoba będzie wyżej na tej liście, albo jakaś bardzo niefajna osoba podejmie jakąś decyzję, z którą ty się nie zgadzasz, a
jakoś albo cię gdzieś tam szurnie, albo coś takiego i stracisz, twoja pozycja będzie naruszona, tak, będzie ci z tym źle. I trzeba to przeżyć. I trzeba zacząć od nowa, i trzeba popłakać trochę, a potem iść dalej. To jest ciekawe, bo czy alternatywą nie jest w ogóle rezygnacja z polityki, działania jakieś alternatywne typu, nie wiem, ruchy anarchistyczne właśnie, o których wspominałem, w ogóle uznanie polityki za brudną grę i taki moralną czystość, znaczy nic tak naprawdę nie robisz, ale jesteś czysty moralnie, że to nie jest lepsze wyjście, jak sądzisz? Słuchaj, nie wiem, no może nie jest, no dla niektórych jest, niektórzy to wolą, no i niektórzy to robią. Słuchaj, no problem polega na tym, że jeżeli wchodzisz w jakiekolwiek instytucjonalne zabawy, to ramy tam są narzucone z zewnątrz. Na przykład jeżeli jest, powiedzmy, wybory prezydenckie, no to w wyborach prezydenckich wybiera się jednego prezydenta, a nie Radę Państwa kolektywną, albo dwójkę prezydencką, damsko-męską, albo cokolwiek, co by chciała lewica, tak? Jakby te ramy są zewnętrzne. I teraz, jeżeli chcesz, znaczy oczywiście można próbować zmienić kiedyś coś tam tego, no ale póki jakby grasz w tę grę, no to grasz w tę grę. I nie za bardzo jest ruch, tak? Nie za bardzo jest pole do tego. Ja szanuję ludzi, którzy chcą być jakby tak czyści, żeby nawet w tę grę nie grać. Bardzo szanuję i też są potrzebni właśnie po to, żeby pokazywać, jaka ona jest, tak, i co tylko, no ale możliwości takich osób nie są bardzo duże, no wpływy na rzeczywistość nie są bardzo duże. Okej. A czy wpływ ludzi, którzy są w Sejmie nawet, którzy, nie wiem, no są wicemarszałkiem Sejmu i tak dalej, czy ich wpływ na rzeczywistość jest twoim zdaniem duży, na tyle duży, żeby uzasadniać jakieś dziwne zagrania? Słuchaj, no wpływ na rzeczywistość faktyczny, jak wszyscy mówią, jak tam sobie podczytywałam różnych polityków z większym, powiedzmy, doświadczeniem tego rodzaju, to też nie jest prawda niby. No wpływ jest to, jak rządzisz, tak? Niby. No i, ale żeby rządzić, to musisz się przez te wszystkie szczeble poprzebijać, nie? Więc nie, oczywiście, że bycie wicemarszałkiem Sejmu to nie jest tak, że masz jakoś mega wpływ na rzeczywistość, tak? No ale to jest domyślnie tylko krok, jakiś etap do tego, żeby być marszałkiem Sejmu, no. I to już jest trochę co innego, albo być premierem, albo być ministrem, albo kimś takim. Ja bym chciał o to spytać premierów, ministrów i tak dalej. Bo... Nie, bo wiesz co, bo jest też takie coś i to ja myślę, że ci ludzie mają rację. I tutaj akurat lewica ma, wiesz, ma swoje jakby zasługi w takiej myśli o tym, również prawica, ale nie liberałowie. To znaczy, istnieje coś takiego jak opór instytucji, nie? Że możesz sobie rządzić, ale jeżeli instytucje nie są twoje, to gucio możesz, tak? Ponieważ w praktyce twoje pomysły po prostu nie są wdrażane albo są jakoś tak, wiesz, jakaś taka miałkie, coś się z tego robi i tak dalej. I no i to co, wiesz, no jak słusznie mówili dawniej, ten marsz przez instytucje, tak? Jest czymś, co zawsze możesz zrobić, co też wpływa na rzeczywistość. Albo czystki w instytucjach, co prawica zrobiła. Ja to muszę, znaczy lewica też robiła czystki, ale ja muszę, kurczę, puszczać tą rozmowę ludziom z prawicy, bo potwierdziłaś, że tak, robimy marsz przez instytucje, że robimy rewolucję. Marsz przez kulturę, tak. W Netflixie, doskonale, doskonale. Słuchaj, ty myślisz, bo jest pan George Soros, nawet to był jeden z naszych tematów. Ja prowadzę taki fanpage i na tym fanpage'u wrzucam takie odchyły prawicowe, na przykład, że właśnie jest spisek, że George Soros sponsoruje ekologów LGBT, że on sponsoruje, ale chodzi o to, że jakby on też stoi za tymi wszystkimi, za tymi nawet protestami na ulicy teraz, jak wychodzimy, tak? Czy ty widzisz tego typu działania ze strony rozmaitych grup, bogatych ludzi, nie wiem, masonów czy okolwiek, bo jeśli miałbym widzieć jakieś spiski, które na pewno istnieją, chodzi mi o to, że ludzie się między sobą dogadują, umawiają, robią różne rzeczy potajemnie i wtedy osiągają też z tego zyski i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiem, jaki byłby cel tych ludzi, to znaczy, jeżeli ja sobie słucham narracji prawicowej, to celem tych ludzi jest na przykład
osłabienie rodziny i kościoła i tradycyjnych instytucji, i to osłabienie pozwala im wtedy mieć większą władzę nad społeczeństwem. Ale ten cel, przynajmniej mi, wydaje się bardzo taki. Oni by musieli wydawać bardzo dużo pieniędzy, żeby osiągać bardzo taki miękki cel, nienamacalny. Mi się wydaje, że prędzej, jeśli dochodzi do jakichś spisków, to nie wiem, korupcja, lobbying i nie wiem, ustalanie cen i tego typu rzeczy, tak? Co ty o tym sądzisz? Co ty w ogóle sądzisz o spiskach? Spisek jest bardzo trudno zawiązać, tak? To nie jest tak łatwo zrobić spisek. To jest jedno. A światowy spisek to już w ogóle. Nie, no znaczy, tak. Co ja sądzę? Te instytucje, o których mówisz, istnieją, wydają pieniądze, sponsorują instytucje i grupy i ruchy również w Polsce, które to instytucje, grupy i ruchy działają, jakby poszerzając to pole, tak? To znaczy robiąc jakąś taką powolną robotę, która potem, no właśnie, która potem co? No i potem, jak mamy takie momenty jak teraz, no to oczywiście, że częścią przygotowania gruntu pod taki moment jest to, że wychodzi krytyka polityczna, tak, od x lat i ileś osób czyta tę krytykę polityczną i coś sobie o tym myśli, a krytyka polityczna dostaje pieniądze z jakichś tam, od jakichś tam fundatorów, tak. George Sorosza, no tak, no, w dużej części nie 100%, no również Warszawa, miasta Warszawa, no jakieś tam innych miejsc, tak, no ale to jest instytucja, która żyje z grantów. No i te granty skądś pochodzą. Oraz trochę z jakiegoś fundraisingu szerszego, ale to nie jest jakiś duży procent. Ja mam wrażenie, że to jest taki proces psychologiczny, w którym wszystkie te instytucje, osoby, poglądy, z którymi się nie zgadzasz, zostają zawężone do jednej jakiejś grupy interesów, która po prostu to wszystko sponsoruje, wszystkich tych lewaków sponsorują, masoni i tak dalej, i tak dalej. A wszystko po to, to jest najlepsza rzecz, spotkałem się, wszystko jest po to, zwłaszcza te ruchy LGBT, po to, żeby można było, ja może wkleję w tym momencie cytat, po to, żeby można było legalnie gwałcić dzieci i takie w ogóle tego typu fantazje tam występują na prawicy. Znaczy, słuchaj, to są trochę dwie rzeczy, no. Bo to też jest w drugą stronę, znaczy część ludzi na lewicy też ma tego typu myślenie, jeśli chodzi o spiski kapitalistyczne, tak, że tam jakaś wąska grupa ludzi też czymś tam rządzi i też tak bywa, tak? Dobra, tak byś mogła. No tak, znaczy to są dwie różne rzeczy. Po pierwsze, jedna rzecz jest taka, czy taki mechanizm zachodzi? I on nie jest spiskiem, ale zachodzi, tak? Tak samo jak na prawicy jest Ordo Iuris, który jest sponsorowany z jakiegoś tam, wiesz, przez USA skądś tam, tak? Są te różne organizacje, które robią, no to samo co tam jakieś bracia Koch, tak? No to przecież to istnieje, tak? Na prawicy też, więc no, prawicowcy, którzy o tym mówią, też powinni sobie zdawać sprawę, jak to działa. To znaczy, oczywiście jest jakieś, te pieniądze pomagają, te pieniądze, jeżeli są dobrze kierowane, to wydają jakiś plon, tak? Coś z tego wynika. Natomiast ręczne sterowanie jest trochę niemożliwe, tak? To nawet ręczne sterowanie tych konkretnych instytucji, które są finansowane przez takiego sponsora, no, nie jest do końca możliwe. A co dopiero jakby szerszego oddziaływania, no jakiś kierunek jest notowany. No i to jakby, no nie wiem, na prawicy sobie powinni zdawać z tego sprawę, ponieważ sami usiłują z tego mechanizmu korzystać, tak? I to też przecież sami jakby doprowadzili teraz właśnie ten wyrok Trybunału, no to jest przecież praca Ordo Iuris koniec końców. Nie? Proszę, brzmisz jak taki dobry psycholog dla prawicy na przykład. Powinni przychodzić do ciebie i ty byś tam im wyjaśniała, że tak, owszem, ale. Natomiast słuchaj, skąd wynika to, że obie strony przerzucają się nawzajem gwałceniem dzieci, to znaczy lewica twierdzi, że księża pedofile gwałcą dzieci, a prawica twierdzi, że homoseksualiści gwałcą dzieci. W sensie, dlaczego wszystko się do tego sprowadza? Bo to jest takie symptomatyczne, że generalnie bardzo pojebana rzecz i obie strony sobie to zarzucają. Czy my się tak nienawidzimy między lewicą i prawicą, żeby utożsamiać drugą stronę jako zło wcielone?
O Jezu, to pomatwane. To jest złem wcielonym dla ciebie. Słuchaj, no, albo złem. Słuchaj, no to jest tak, że... Ile rzeczy, nie? Po pierwsze, no, dzieci i gwałcenie dzieci to jest taki bardzo mocny, to jest coś, co emocjonalnie bardzo ludzi porusza, tak? Więc się to wykorzystuje w ataku na drugą stronę. Potem masz faktyczne rzeczy, które się faktycznie dzieją, tak? Czyli skandale pedofilskie na przykład w kościele katolickim, które istnieją, ale też skandale pedofilskie w różnych innych miejscach, nie? W jakichś tam chórach, zespołach sportowych, w różnych miejscach. Po prostu to istnieje jako zjawisko. Istnieje też bardzo mocno w kościele, ale na przykład to jest, no nie wiem, no ja będąc dzieckiem z katolickiej rodziny i obcując w różnych wspólnotach, grupach i tak dalej z wieloma księżmi, nigdy się na przykład z tym zjawiskiem sama nie spotkałam, tak? Więc takie wyobrażenie, że w ogóle wszyscy księża tak robią, albo nawet jakaś duża większość księży to są pedofile, no to już jest na przykład fantazja, tak? Lewicy. No ale jest to zjawisko wystarczająco częste i wystarczająco przerażające, żeby domagać się zrobienia czegoś z tym. I jednocześnie mamy instytucję kościoła, która jest tak zorganizowana, że tego nie robi, i państwo, które pozwala kościołowi nic z tym nie robić i sam, które samo z tym nic nie robi, nie? Więc jakby no ja się wcale nie dziwię, że to jest coś, co zostało wzięte na sztandary. Natomiast, no, wiesz, Dobra, no dla odpowiedź, pytanie? Bo ja mam taki punkt, nie? Ja mam taki postulat, pytanie. Mi się wydaje, że jakby samo zarzucanie, nie w ten sposób, jak ty to zrobiłaś, ale tak mówienie, nie wiem, księża pedofile albo geje pedofile albo coś, stawianie tego w taki sposób świadczy, wydaje mi się, o bardzo złych intencjach osoby, która to mówi. To znaczy, to jest osoba, która po pierwsze sama może być przepełniona nienawiścią, albo po drugie może chcieć przedstawić tą drugą stronę w jak najbardziej nienawistny sposób. No i ja bym osobiście tego typu osoby w jakiś sposób wykluczał z dyskursu publicznego. No my teraz obserwujemy radykalizację poglądów. Ludzie mówią, że to przez media społecznościowe, które tworzą takie bańki, gdzie się nie przebijają poglądy drugiej strony. Ale to tym bardziej szkodzi rozmowie, tak? Jeżeli mamy tworzyć państwo razem, to będzie i prawica, i lewica, tak? My możemy się co wybory wymieniać i jakoś zmieniać wtedy całkowicie prawo, tak? Legalizować aborcję, delegalizować, zrywać konkordat, zawierać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no wydaje mi się, że to nie jest tworzenie wspólnoty, tylko tworzenie dwóch obozów, i to tych obozów i tworzy się je, i ludzie, którzy używają tego typu bardzo agresywnych sformułowań, używają ich też dlatego, że po pierwsze nie panują nad sobą czasem i są przepełnieni jakąś tam nienawiścią. Często wynikłą z osobistych doświadczeń rzeczywiście ktoś może mieć różne traumy. A druga rzecz, często oni to cynicznie też, i ci ludzie są jeszcze bardziej niebezpieczni, którzy to cynicznie wykorzystują do tego, żeby podżegać ludzi do różnych zachowań i z tego korzystać. Więc mi się wydaje, że w jakiś sposób powinniśmy trochę się uspokoić, jeśli chodzi o zarzucanie pedofilii drugiej strony. Natomiast jeśli chodzi o instytucjonalne problemy w kościele, to też jest o tyle łatwiej nam mówić, lewicy, że my mamy przeciwko sobie instytucje, tak? My nie mamy instytucji homoseksualnej, z którą prawica nie ma instytucji homoseksualnej, z którą by walczyła, więc ich ataki, porównywanie homoseksualizmu z pedofilią, ich ataki są atakami nie na instytucje, tylko na osoby konkretne, tak? Więc to nas stawia w takiej naturalnie wygodniejszej pozycji. Znaczy słuchaj, no, ale też bądźmy jakby no, na tyle... Ja się trochę nie zgodzę ze zrównywaniem tych dwóch rzeczy, tak? To znaczy mówienie o pedofilii w kościele i mówienie o pedofilii wśród osób homoseksualnych, bo po prostu w jednej, ja jestem symetrystką bardzo ostrą, ale w tej tutaj nie będę symetrystką, dlatego że
Z jednej strony mamy po prostu faktyczne sprawy, tak? Faktyczne śledztwa dziennikarskie, prokuratorskie, świadectwa osób skrzywdzonych. Mamy szeroko zakrojone śledztwa w jakimś zachodnich krajach, gdzie było to robione systematycznie i mamy liczby, tak? Więc po prostu z jednej strony mamy zjawisko, które jest przebadane, gdzie mamy no, osoby pokrzywdzone i gdzie mamy faktyczne ukrywanie, jakby to wszystko jest, tak? Natomiast z drugiej strony mamy coś, co jest po prostu wymysłem, w tym sensie, że nie ma, po prostu nie ma żadnych danych, nie ma żadnego zaczepienia dla stwierdzenia, że osoby homoseksualne częściej molestują czy gwałcą nieletnich niż osoby heteroseksualne, tak? Więc to jest po prostu... Wiesz, z czego to może wynikać? Wymysł i rodzaj obrony, tak? Mi się wydaje, że to jest tak, że z jednej strony przedmiotem dyskusji politycznej są osoby homoseksualne, z drugiej strony Kościół, tak? Księża, wiara, katolicyzm. I to trochę jest coś takiego, że nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, ale wśród zawodów, które najczęściej były przypadki pedofilii, i to jest chyba dość oczywiste, byli nauczyciele, no bo nauczyciele mają kontakt z dziećmi, tak? Więc to się wydarza tam częściej w jakiś sposób. No i o co mi chodzi? Nikt tego nie podnosi w debacie publicznej, tak? Nie masz tak, żeby na przykład lewica albo prawica mówiła, że ci źli nauczyciele, tak? Natomiast zarówno homoseksualiści, jak i księża, oni są przedmiotem sporu politycznego, więc te grupy po prostu naturalnie zaczynają no się tak, ale też, odbywać z najgorszych rzeczy. No tak, ale też zauważ, że mamy do czynienia z instytucją, no. Kościół jest po prostu instytucją i tu już mówiliśmy o tym kilka razy, ale to stawia, to czyni z tego ale trochę... Ale w przypadku nauczycieli też mamy do czynienia z instytucją. No nie, dlatego że jakby, no to tą instytucją jest państwo wtedy, tak? No bo nauczyciele są no. Koniec końców po prostu, tak więc to trzeba... I teraz no, jest pytanie, czy jest na przykład ukrywanie przez państwo czy przez szkołę przypadków pedofilii, albo nie... Myślę, że byśmy znaleźli. Myślę, że naświetlamy albo... przypadki kościelne, dlatego że nie lubimy kościoła. Nie naświetlamy przypadków szkolnych, dlatego że lubimy szkołę. Tak mi Słuchaj, się... może. No może. Jeżeli ja zobaczę coś takiego, no to zmienię zdanie, tak? Wydaje mi się, że po prostu szkoła jako taka no nie jest jakąś wielką, zewnętrzną od państwa instytucją, która na przykład nie ogranicza możliwości państwa, tak, jeżeli chodzi o jakieś śledztwo, czy postępowanie, czy karanie osób i tak dalej. No. To prawda, ale instytucje dbają o własne dobre imię często, więc no oczywiście, no, dopiero w sytuacji, kiedy ta osoba miałaby z kimś innym na pieńku, to znaczy załóżmy, że robiłby to dyrektor szkoły, ale nie lubiłby go kurator oświaty, to dopiero wtedy mogłoby na przykład dojść do jakichś tam ujawnień, tak? I też zależy, kto kogo chce zniszczyć takimi pomówieniami. To jest w ogóle skomplikowana sprawa. W ogóle bardzo interesujące to było. Ekstremalnie kontrowersyjne, ale jednocześnie ta nasza rozmowa skłoniła mnie do przemyśleń. Natomiast może zejdziemy już z tego ciężkiego tematu. Masz jeszcze może jakiś temat, który chciałeś poruszyć, czy wyszukać z tej listy, którą mamy tutaj? Wiesz co, tak cały czas w głowie się kołacze to pytanie, które zadałeś wcześniej, na które nigdy nie odpowiedziałam, to znaczy, czy lewicy w końcu od tego wszystkiego wzrośnie i czy można mieć nadzieję po tych protestach. Mnie się wydaje, że w ogóle lewica to jest wschodząca ideologia, wschodzący zestaw poglądów, wschodzące środowisko. Tyle tylko, że cykle ideologiczne są po prostu wiele dłuższe, niż by się chciało, nie? Jak zobaczysz sobie, jak długo zajęło prawicy dojście do... Znaczy, nawet biorąc liberałów, tak? W warunkach, powiedzmy, państwa komunistycznego, co były innymi warunkami, ale... No to gdzieś tam od lat 70., tak, czy od lat, kiedy w Polsce te pierwsze środowiska liberalne zaczęły w ogóle powstawać, no zajęło im to tam 20 lat, tak, żeby
stać się tu. Przemycić te idee, żeby one rezonowały w społeczeństwie. Przemycić te idee, żeby rezonowały. Zauważ, że z pomocą zewnętrznej, jakby takiego, no, że to było to, o czym świat mówił i gdzie świat był, tak, jednocześnie. Prawica miała podobnie długą drogę, nie? Że to było tam lat 20 parę czy 30, gdzieś od początków lat 90. do wygrania wyborów. Tutaj powiedzmy byliśmy w rodzaju awangardy światowej, jeżeli chodzi o przejęcie władzy, no ale te takie wątki, wiesz, taka jakby... Mówimy o tym, że porozumienie centrum, rząd Olszewskiego, narracja o Magdalence, tego typu rzeczy, które ludzi wywłaszczonych i uwłaszczenia nomenklatury, tej biedy lat 90. no i tego, czym była trzecia RP i cała ta narracja zbudowała obóz PiSu, tak? Tak, 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 ale też tak, ale to jest tak szerzej, jakby ją możesz w innych krajach już też śledzisz, to co wiąże te wszystkie obozy, no to jest takie przekonanie o jakby, no, no można to też w takiej perspektywie globalność, lokalność na przykład analizować, tak, że to jest rodzaj odruchu osób, którym globalizacja sprawiła, że się pogorszyło odruchu zamknięcia przed światem zewnętrznym, tak? I to, co było u Trumpa. To, co było u Trumpa, no oczywiście, tak, no ale to wszystkie te prawicowe rządy, nurty i tak dalej mają. No i teraz wydaje mi się, że jakby że następna w kolejce jest lewica z jakimiś, nie wiem, czy mam rację, może z jakimiś tam, nie wiem, ostatnimi podrygami, czy może długimi ostatnimi podrygami zarówno liberalnej ideologii, jak i prawicowej, ale jest tam wznoszącym, tak? To znaczy to, jak widzisz, no właśnie takie trendy kulturowe, jak się prześledzi i też trendy polityczne, to znaczy jak bardzo takie różne rzeczy się już dzieją w krajach centrum, tak, czyli ruch Corbyna na przykład, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez i to cały czas jeszcze nie doskakuje jakby na tyle wysoko, żeby gdzieś na przykład stać się, no, przejąć władzę, ale powiedzmy Hiszpanią może trochę, ale to już jest, tak? To jest i to się napędza i tego jest coraz więcej i my w Polsce tak naprawdę jesteśmy częścią tego trendu. Czemu wymieniłaś amerykańskich polityków i brytyjskich, czyli kulturę anglojęzyczną? Tu jest w ogóle takie moje podejrzenie, że duża część lewicy to są dzieci osób, które chciały dobrze dla swoich dzieci, więc zapisały je na angielski. One dzięki temu angielskiemu się nauczyły różnych tego typu postaw lewicowych, ale mniejsza z tym. O co mi chodzi? Dlaczego nie bierzemy wzorców, i to dobrych, tradycyjnych wzorców lewicy wschodniej, tak? Czemu nie dźwigizm? A tam dźwigizm to nie jest żadna tradycja polskiej lewicy, no to jest jakieś po prostu... Wynaturzenie? Jakiś margines, no, który pewnie gdzieś tam istniał zawsze, no ale już bez przesady, tak? To znaczy, no... Co sądzisz o odrodzeniu komunizmu i towarzyszu, o Boże, jak on się nazywał? No, w każdym razie wiesz, o kim mówię. Towarzyszu Michale. Aha. Kojarzysz? Nie wiem, może kojarzę, ale nie wiem, nie pod... Kurczę, ale dźwigizm kojarzysz. No, dźwigizm kojarzę, tak. Dlaczego z tej tradycji nie czerpiemy? Zwłaszcza, że przez całą tą rozmowę... Bo mamy rozum i godność człowieka, no. Dobrze, ale przez całą tą rozmowę mówiliśmy o tym, że trzeba podkreślić te wątki pracownicze, tak? Jeżeli chodzi o te amerykańskie myśli, no to mamy Richarda Wolfa, który promuje bardzo dobrze demokrację w pracy, kooperatywy. Swoją drogą sam rozważam, czy kooperatywa nie byłaby fajną opcją teraz dla osób zwalnianych w trakcie pandemii, tak? Czy nie założyć jakichś własnych zakładów, czy to by miało rację bytu. Natomiast wydaje mi się, że jednak ta myśl wschodnia też mogłaby w jakiś sposób uczestniczyć w tym, ale nie uczestniczy. No słuchaj, uczestniczy myśl, jest łączana myśl polska, ten lewica patriotyczna, tak? I bardzo dobrze, no. Jest to bardzo, bardzo
słuszny sposób, bo recepcja z zachodu to naprawdę nie powinno być wszystko, zwłaszcza, że niektóre z tych części tej ideologii no, są dosyć uniwersalne i można je z łatwością przełożyć, a część to nie są uniwersalne, tak? To znaczy, no nie wiem, na przykład problem rasizmu, jakkolwiek w Polsce istniejący, ma zupełnie inne, inaczej się układa, jest inaczej, trzeba to rozumieć i tak dalej, niż w Stanach Zjednoczonych. Więc import tego wprost jest trochę bez sensu, tak? Jest już ośmieszający dla lewicy, jeśli byśmy to w ten sposób robili, tak? No, mógłby być, no nie wiem, całe szczęście nikt tego na jakoś bardzo nie próbuje. Ale wiesz, do czego zmierzam? Nie? Jeżeli chodzi o to, gdzie my teraz jesteśmy, to mi się wydaje, że my jesteśmy kończymy przedszkole. Tak? Jeżeli wziąć taki rozwój powiedzmy myśli, czy tam szerokiego poparcia, czy popularności myśli lewicowej, gdzie powiedzmy momentem osiągnięcia dojrzałości, czyli nie wiem, końcem edukacji jest w tej mojej metaforze przejęcie władzy, tak? Czyli powiedzmy, jak skończymy studia, to będziemy ten, no to myśmy wyszli z przedszkola, tak? Czyli byśmy wyszli właśnie z tego miejsca. Myślę, że te wybory poprzednie to był ten moment, tak? Z tego miejsca, gdzie nie ma lewicy w Sejmie, gdzie nie ma, gdzie jesteśmy tylko na jakichś grupeczkach, gdzie robimy wszystko, wiesz, jakoś zupełnie bez żadnego wsparcia, tak? Jesteśmy zupełnie sami i tak dalej. No i wyszliśmy z tego i teraz zaczynamy, wiesz, zaczynamy długi marsz przez podstawówkę i liceum i na studia i za jakiś czas to wszystko przyniesie owoce. Mamy teraz, no nie wiem, na przykład to, że teraz rozmawiamy i to będzie gdzieś tam opublikowane, tak? No 5 lat temu tego nie było, tak? Nie było nawet tego. Nie wiem, czarny protest był, poprzedni był kompletnie z niczego robiony, ten protest jest robiony już na bazie jakiejś tam organizacji, stowarzyszeń, sieci i tak dalej. No i to po prostu tak będzie szło i to jakby my nie przejmiemy władzy jakby za szybko byśmy chcieli, no niestety, żeby teraz... Chciałem zapytać, bo mój znajomy twierdzi, że lewica jest formacją bez przyszłości, a to dlatego, że nie jest w stanie elastycznie zagospodarować centrum, nie jest w stanie się rozszerzać, jest pogrążona w takim dogmatyzmie, nawet jeżeli ktoś zadziała w jakiś sposób taki bardziej poszerzający poparcie, no to i tak zaraz wyskoczy radykalizm i to zniweluje. I zastanawiam się nad tym, bo twoje podejście jest takie długofalowe. Jak ty widzisz długofalowo przyszłość lewicy? Czy na przykład Razem się utrzyma i zdominuje lewicę? Czy to nowa lewica złączona z Wiosny i SLD będzie dominować? Czy to jest tak, że ludzie w SLD są takimi cwaniakami, wyjadaczami, generalnie wszystkich ograją w negocjacjach? Czy to jest tak, że Wiosna jest małą kadrową partią, która jest zbyt słaba, żeby mieć znaczenie, ale ma na tyle ciekawych ludzi w sobie, że będzie tworzyło taki jakiś klub typu, nie wiem, jak kiedyś stowarzyszenie, Boże, jak on się nazywało, nie senacka, ordynacka. No, czy na przykład Razem będzie cały czas zgarniać tych ludzi młodych, tak jak Korwin, a potem to jakoś przejadać w kolejnych wyborach, gdzie będą pod progiem? Jak ty widzisz przyszłość lewicy? No tutaj trochę nie wiem, nie, bo jakby jak to się będzie układało, to bardzo zależy od takich różnych gabinetowych ruchów, no tak jak ta koalicja przedwyborcza, no przecież urodziła się w ciągu, nie wiem, 2 miesięcy, tak, cały ten pomysł. Biedroń, no, wyskoczył, gasł w ciągu jednego sezonu, nie, SLD, schodzi i zejść nie chce, tak, i gdzieś tam pikocze, a teraz jest pewne, gdzieś tam się jakby, rozumiem, ich śmierć została zatrzymana w tym momencie, nie, i pytanie, nie wiadomo, co z tego wyniknie. Jedno, co ja bym chciała, żeby powstała partia radykalniejsza od Razem. Dobrze. Chciałabym, nie, ale nie to, że ja bym chciała zakładać czy coś takiego, nie wiem, ale chciałabym, żeby takie coś powstało, żeby powstała partia po prostu bardzo ideowych ludzi, którzy twierdzą, że Razem to jest jakieś miękkie kluchy, po to, żeby
Towarzysz Michał, dokładnie to twierdzi. On też ma ambicje, żeby założyć ruch. Wiesz co, no, to ja w temu nie wróżę. Ja nie wróżę takim rzeczom jakiegoś powodzenia. To wróżę powodzenie natomiast ewentualne jeszcze młodszym ludziom niż razem, tak? Bo razem to jest pokolenie 30-latków, czyli ludziom, studentom obecnym, czy ludziom, którzy są jeszcze w szkole, strajki klimatyczne, te okolice, którzy będą chcieli coś zrobić, dla których razem jest już, mając, no wiesz, razem ma 5 lat, więc ci młodzi ludzie ją pamiętają od zawsze, tak? To nie jest żadna nowa partia, to jest już jakaś stara partia, jakiś staruchów, którzy coś tam sobie, wiesz, pod nosem mamroczą. I więc jeżeli na przykład z tych środowisk wyjdzie coś, co będzie bardziej takie, no jeszcze świeższe, radykalne, i żeby Lewica razem stało się po prostu partią, tak? Partią, na którą ludzie głosują, tak jak na inne partie, a nie, że zagospodarowuje, czy próbuje zagospodarować absolutnie w całość jakiejś działalności lewicowej, oddolnej, że jakby jest zaraz. Przepraszam, tobie chodzi o to, żeby razem się wyspecjalizowało w polityce, a nie robiło też działalności społecznej? Wiesz co, trochę pomieszałam wątki, myślę, ale no, na początku zwłaszcza razem to było straszne razem, także znaczy straszne i fajne, ale zjadało jakby nie wiadomo ile energii, znaczy było zarazem partią polityczną, jak i ruchem społecznym, i wydawnictwem, i think tankiem, i klubem młodzieżowym, i związkiem zawodowym, i właściwie wszystkim, tak chciało być. A nie sądzisz, że z tego płynie jakaś siła razem? Nie, oczywiście, że z tego płynie siła razem, tylko że ta część, która jest po prostu, no, że to są ludzie z telewizji, tak, którzy gadające głowy z telewizji, na które się głosuje, była bardzo słaba. I jeżeli... No i po prostu chciałabym trochę, żeby razem stało się taką faktycznie, tak jak zawsze było mówione, że no, my jesteśmy tylko taką socjaldemokracją, coś tam. No ale żeby być socjaldemokracją, no to nie można być najradykalniejszą partią na scenie politycznej i taką najbardziej jakby oddolną i najlepiej jakby robiącą rzeczy w jakąś, nie wiem, analizującą młodzieżą, tak? Więc po prostu jeżeli coś tutaj powstanie, no to będziemy mieli sytuację. No. Nie znam się na niemieckiej scenie politycznej, ale przypomina mi to SPD i Linke, Die Linke, ale... Na przykład, no. Dobra. Słuchaj, nie wiem, ja takie mam poczucie, że już zmierzamy ku końcowi. Jeszcze taki ostatni temat spoza lewicy. Jak sądzisz... Jakie były powody, dla których PiS tak się pogubił? Dlaczego zaczęto od tej piątki dla zwierząt? Czy to jest jakieś dobro prezesa? Ja też słyszałem różne teorie dotyczące finansowych motywacji, że za tym stał lobbying, już nie pamiętam kogo, chyba producentów jakiejś karmy, czegoś, nie wiem dokładnie. Czy ty widzisz jakieś motywy, które tym mogły kierować? Kolejna rzecz, czy na przykład wyrok Trybunału Konstytucyjnego to nie jest chęć zrekompensowania tej piątki dla zwierząt? To znaczy, żeby jednak najbardziej jakichś takich konserwatywnych wyborców przywrócić? No i teraz, i gdyby to był rzeczywiście tego typu krok, to czy on nie sprawia, że to działa w sposób przeciwny zamierzonego, to znaczy teraz gasząc pożary Andrzej Duda wychodzi z kompromisem, tudzież z ustawą, która uszczegółowi te przypadki, a to z kolei spotka się z niechęcią najbardziej prawicowego, radykalnego skrzydła w PiS-ie i w ogóle na scenie politycznej. Jak ty widzisz motywy, które stały za tym, że to, co się stało, się stało? Czy PiS oszalał, czy PiS ma w tym jakiś cel, czy to są błędy polityczne? Skąd to się w ogóle wzięło, te wszystkie wydarzenia? Moim zdaniem to są błędy. No. Moim zdaniem to są błędy i to są błędy, które gdyby oni je popełnili 2 lata temu, nikt by ich nie zauważył. Znaczy piątka dla zwierząt. Nie wiem jak aborcja, bo tutaj to już wiemy z doświadczenia, że to potrafi, no co to potrafi zrobić, nie? Już mieliśmy to parę lat temu, ale moim zdaniem to są
Błędy i to nawet nie jakieś takie duże w normalnych warunkach, tylko że oni po prostu rządzą drugą kadencję. To jest już dosyć zużyta ekipa, w tym sensie, że ludzie już mają trochę dosyć powoli, tak? One wytracili różne silniki, które ich pozwoliły im wystartować, tak? I ciągnęły dosyć długo te różne. To takie paliwo, że właśnie my tutaj zwalczamy elity, jesteśmy antyestablishmentowi, tak, no to stali się establishmentem? Stali się establishmentem, tak. I oczywiście oni mogą. Ja mam takie wrażenie. Mogą te wojny jakoś toczyć, ale jest to coraz trudniejsze. Ja mam takie wrażenie, że każda z tych partii, lewica, PO, PiS, PSL, Konfederacja, ludzie, którzy ją tworzą tam na górze, to są ludzie zwykle. Trochę bogaci, trochę bardziej elitarni, trochę bardziej też bezwzględni, no bo żeby dostać się na tych listach, jak wspominałaś, trzeba jednak trochę powalczyć z innymi. I że to są ludzie, którzy w jakiś sposób są źli, niefajni, tacy trochę można by, gdyby się ich, tak wiesz, gdyby ich eksponować dłużej, to okazałoby się, że publika by ich nie kupiła. No i problem jest taki, że kiedy ci ludzie dochodzą do władzy, to oni zasiadają w końcu w tych ministerstwach, w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej i są eksponowani dłużej. Więc przez pewien czas wszystko jest takie cacy i się tego nie widzi, a potem się nawarstwia, tak? Potem się okazuje, no dobra, 70 milionów Sasina, ale potem się okazuje, że tutaj ktoś coś sobie przywłaszczył, tutaj ktoś zrobił coś złego i generalnie stopniowo te partie w ten sposób się dewaluują, to znaczy zaczynasz widzieć być może ich prawdziwą naturę. To nie jest takie zmęczenie materiału. To jest bardziej, wydaje mi się, jakby odkrywanie przez publikę, kim są politycy. Stąd też jest taka popularność co chwilę pojawiających się partii apolitycznych. Teraz mamy Hołownię, no i te wszystkie wcześniejsze ruchy, tak? Biedroń, Palikot, Kukiz i tak dalej, i tak dalej. Czy ty nie masz wrażenia, że a propos na przykład skandali w partii Razem, czy twoim zdaniem Razem i Lewica, czy nie skończyłoby się tak jak za rządów SLD kiedyś, że jednak ideały ideałami, a wprowadzaliśmy w życie to, co nam dyktowała rzeczywistość i skończyło się na tak naprawdę umocnieniu liberalizmu w Polsce? Nie masz takiego wrażenia? Wiesz co, nie. To znaczy, do pewnego stopnia oczywiście im jesteś wyżej, tym więcej zawierasz kompromisów, ale ja nie jestem tutaj okraskistką, w tym sensie, że nie jest tak, że uważam, że po prostu, nie wiem, to co raz zrobiło SLD dawno temu, to już zawsze będzie robić do końca świata i to się nigdy nie zmieni i po prostu mamy ostateczny dowód, że lewica jest skompromitowana, ponieważ x lat temu robiła coś. Jaki jest twój ulubiony polityk lewicy? Ulubiony polityk lewicy? Wiesz co, ja lubię Zandberga. Uważam, że jest dobry. Nie mam tutaj jakichś specjalnych, nie jest to jakiś oryginalny pewnie, ale uważam, że on jest bardzo dobry. Natomiast to, co wracając do tego tematu, no to jest, znaczy tak, czasy się zmieniają, sytuacja się zmienia i tak dalej, ale to, co się zmieniło w Polsce i to, co na przykład uważam, że jest z korzyścią dla jakby świadomości społecznej, to, co zrobił PiS, to znaczy PiS jest partią poniekąd rewolucyjną, tak? PiS to jest taka partia, która potrafiła zrobić rzeczy, które ludziom się wydawało, że przecież no jak, no nie można tak zrobić, tak? Nie można coś tam z Trybunału Konstytucyjnego przejąć, nie można wprowadzić 500+, tak? No nie można zakazać aborcji, no jak to, no przecież to po prostu nie można, tak? No i jak przyszli, zrobili i okazało się, że można. I wydaje mi się, że to, że oni złamali ten taki od 89, od wczesnych lat 90. wykształcony taki konsensus, co wolno, tak? Co wolno, czego nie wolno. I SLD było częścią tego, tak? Znaczy SLD rządząc, zwłaszcza wtedy jeszcze rządząc i mając ten taki dosyć świeży bagaż do tego, że byli po prostu
spadkobiercami poprzedniego systemu, tym bardziej się nie chcieli wyłamywać, tak? Oni bardzo byli mainstreamowi z tego względu, tak? Żeby nie było, że znowu tam jakieś komuchy, coś. Taki był mindset wtedy. No a teraz nie, się zresztą, ja nie wiem, to będzie w internecie i już na wieki wieków to zostanie, ale... Możemy to wycinać cokolwiek, możesz mówić. Tak, no ja miałam pewnego rodzaju radochę, jak był zamach na Trybunał Konstytucyjny, tak? Właśnie radochę osoby, która ma temperament rewolucyjny i która ma tak, ja mam takie, no po prostu... No jak to? No, są rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, one są słuszne, jakby pal licho tam, jakie są zasady, czy jakie są ustalenia, czy jak się przyzwyczailiśmy, nie? No więc po takim doświadczeniu wydaje mi się, że no, dla lewicy jest o wiele szersze pole manewru w tym momencie, tak? Czyli polityka może pójść w stronę ideową także, jeśli... Może, tak. Mogą się zdarzyć różne rzeczy, o których ludzie... No, ta niezmienność już nie jest domyślna, tak? Możesz przypomnieć odnośnie tego Trybunału, co to tam się dokładnie działo i co no, się... Ja nie wiem właściwie, ja nie wiem, co się działo. No, ja tego nigdy nie rozumiałam, tak? Nigdy nie znałam szczegółów, nie miałam rzeczy, sędzia dublerzy, ja w ogóle nie wiem w ogóle, na czym to polega. No. Czytałam ileś razy, na czym to polega i zapominałam 5 minut później, ponieważ jest to skomplikowane, no ale w skrócie było to wsadzenie swoich ludzi do Trybunału Konstytucyjnego z pogwałceniem jakichś tam zasad, tak? Tego, jak się wybiera te osoby. No i tak, no i po prostu... Ale co cię w tym cieszyło, w sensie, że te wprowadzono tych ludzi, bo nie do końca zrozumiałem. Nie, że można było po prostu świętość Trybunału naruszyć, nie? Że to jest takie, wiesz, ci ludzie, panowie w togach i oni zawsze głoszą prawdę i nie można nic po prostu, bo to już jest koniec, nie? Tak, tak. Mnie w PiSie ciekawiło, że było, że z tym 500+, rzeczywiście oni to zrobili, tak? Wszyscy myśleli, ale jak to taki szeroko zakrojony, taki socjalistyczny program społeczny, a się dało i teraz wszyscy to chwalą, tak? Więc... Tak, ale to jest w ogóle, to jest niesamowite, bo to jest, wiesz, jakby my też na lewicy jesteśmy jakimiś zakładnikami tego cholernego 500+, a to jest po prostu jakiś, ja nie wiem, to jest nic, to nie jest żaden program, tak? To jest w ogóle jakiś ochłap, jakiś szczątkowy pomysł, jakiś w ogóle w porównaniu z tym, co nawet socjaldemokracja chciałaby prowadzić, tak? No to są jakieś, dlaczego my się w ogóle przejmiemy, tak? To znaczy my, jak mamy w szeregach ludzi, którzy chcą BDP, tak? Bezwarunkowego dochodu podstawowego, tak? I to jest w ogóle dyskutowane w naszych szeregach, no to jakby dlaczego to 500+ jest takim jakimś, o Boże, niesamowicie, no. No właśnie chyba wydaje mi się, że z tego powodu, że my nie wierzymy, że to da się zrobić, tak? Tak samo jak rozmawialiśmy o tym, że nie wierzymy, że da się uspołeczniać środki produkcji, że można, no właśnie. Można to rzeczywiście budownictwo państwowe, chociaż właśnie z PRL-u przywrócić, tak jak budowano wtedy więcej. Dużo rzeczy pewnie można. To jest w ogóle tak, rozmawialiśmy o wielu tematach, ale chyba nawet optymistyczna rozmowa tak naprawdę, jak tak koniec końców się podsumuje, że jest nadzieja dla tej lewicy i dla działań lewicowych. Oczywiście, że jest, no tylko że powoli, no. Nie tak szybko, jak by się chciało. Ale spoko, no jeszcze będziemy na emeryturze po prostu świętować. Tak, będziemy sobie siedzieć w willach jak tacy baronowie lewicy i popijać winko i cieszyć się życiem. Dobrze, słuchaj, ja ci dziękuję bardzo za rozmowę. Może były kontrowersyjne tematy, ale też bardzo ciekawie się rozmawiało. Zrobiłaś na mnie bardzo pozytywne wrażenie jako mądra osoba, także dziękuję serdecznie. No dzięki ci za rozmowę i rozumiem, że to będzie, jakoś tam będziesz montował, tak? No to jest strasznie długo. Tak, podeślę ci, dasz znać, co tam jest okej, okay, co nie i będziemy sobie upubliczniać. Spoko. Dzięki wielkie. Trzymaj się, cześć. Cześć.